Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Dawid Cukierski i jestem głównym szkoleniowcem w marce Mondunik. Dzisiaj, drodzy Państwo, mam przyjemność gościć u Państwa w gabinetach, w domach, bo generalnie rzecz biorąc tak naprawdę spotykamy się w różnych miejscach, pomimo że online niektórzy pewnie jeszcze w łóżkach może gdzieś będą odsłuchiwali ten webinar. W związku z powyższym dzisiaj bardzo myślę, że fajny temat, który dla Państwa przygotowaliśmy w ramach sympozjum, który tutaj został przygotowany dla Państwa i dla osób, które dzisiaj są, czyli właśnie sympozjum kosmetologii estetycznej. Chciałem w imieniu organizatorów sympozjum, czyli właśnie tutaj całej grupy medycyna estetyczna i kosmetologia profesjonalna, przywitać oczywiście Państwa i zaprosić na dzień bardzo fajny z wiedzą, z edukacją, z tym, czym będą Państwo dzisiaj, mam nadzieję, mogli trochę ze mną poobcować. Tak organizacyjnie dla wszystkich osób chciałem powiedzieć, że dzisiejszy dzień zaczynamy od pierwszego takiego wykładu, który będzie częścią trochę teoretyczną, później przejdziemy do części już praktycznej, czyli terapeutyczne podejście do skór problematycznych i wymagających w połączeniu z oczyszczaniem wodorowym i RF-em mikroigłowym. O tym sobie opowiemy do godzinki powiedzmy 11, czy też może troszeczkę wcześniej, a później mamy już modelkę i będę starał się tą część praktyczną Państwu zaprezentować, tak żeby Państwo mogli sobie bezpośrednio obejrzeć właśnie ten webinar z części typowo praktycznej. Dlaczego mówimy i dlaczego ten temat będzie jako otwarcie? Dlatego, że wbrew pozorom to oczyszczanie wodorowe dzisiaj jest bardzo popularne w Polsce i nie tylko, bo przecież mamy tutaj na grupie bardzo dużo osób z Anglii, z innych krajów, które gdzieś tam prowadzą biznesy, natomiast jest ono popularne, natomiast terapeutycznie łączy się tak naprawdę z wieloma innymi zabiegami. Zabiegami przede wszystkim zarówno RF-a mikroigłowego, mezoterapii igłowej, mikroigłowej. Tutaj później na dzisiejszym tym webinarze, który dla Państwa przygotowaliśmy i podczas sympozjum o godzinie 12:15 pojawi się też pani Monika Wróbel, która powie o niciach PDO, lifting i stymulacja skóry, strefy szczególnego ryzyka, tak więc myślę, że bardzo fajne w kontekście też wykonywania zabiegów właśnie z RF-em mikroigłowym i z terapiami kojarzonymi. O godzinie 15:30 pani Monika do godziny 16:30 będzie miała biostymulatory tkankowe, zaawansowane terapie anti-aging, natomiast ja o godzinie 13:15 do godziny 15:15 myślę, że pokażę hitową rzecz dla Państwa, drodzy Państwo, bo będę pokazywał modelowanie mięśni z zastosowaniem terapii fali elektromagnetycznej kropelkowej, gdzie pokażemy Państwu, w jaki sposób ta fala elektromagnetyczna buduje mięśnie, jak to połączyć z endermologią, jak to połączyć z zabiegami wyszczuplającymi, czyli dla tych, którzy nie chcą, nie mają ochoty wyrzeźbić sobie tego brzucha na siłowni, czy też pośladków, zrobić te brazylijskie pośladki, to będziemy o tym mówili. Dlaczego o tym tak, drodzy Państwo, początkowo, organizacyjnie, tak żeby Państwo wiedzieli, jak dzień się przedstawia. Końcowym etapem dzisiejszego dnia będzie dzisiaj bardzo fajny, taki typowo w kosmetyce białej wykład połączony z zabiegiem o godzinie 16:45. Pani Katarzyna Kędzierska, szkoleniowiec, również przedstawi zabieg biomimetyczno-napinający i rozświetlający z liposomalną witaminą C i złotem, wzbogacony terapią tlenu hiperbarycznego. Bardzo fajny zabieg, pokażemy taką typowo kosmetykę białą, tak więc myślę, że będzie to takim elementem, drodzy Państwo, osób, które no, chcą troszeczkę łączyć te zabiegi inwazyjniejsze, o których dzisiaj powie Monika i powiem ja, w kontekście też tej kosmetyki białej, czyli tej typowo pielęgnacyjnej, na którą przychodzą również klienci i chcemy mimo wszystko to fajnie, moi drodzy, łączyć. Zatem jeszcze raz chciałem wszystkich przywitać,
w imieniu oczywiście Warszawskiej Szkoły Medycyny Estetycznej i Kosmetologii, w imieniu tutaj zarządu właśnie szkoły, jak i również w imieniu szkoleniowców i osób, które zaangażowały się w przygotowanie właśnie tego sympozjum, które myślę, że będzie sobie żyło swoim życiem jeszcze przez jakiś czas właśnie na grupach dla osób, które będą chciały odtwarzać. Z kwestii organizacyjnych, jak będziemy przechodzili do sali zabiegowej, będzie chwila przerwy, tak więc będzie puszczony spot. Drodzy Państwo, będą Państwo mogli sobie ten spot obejrzeć. Natomiast my przygotujemy się do części zabiegowej, czyli pokazania tego zabiegu już i wykonania tego zabiegu, który będziemy dzisiaj pokazywali właśnie z wykorzystaniem RF-a i oczyszczania wodorowego, które mamy. Ale przejdźmy do dzisiejszego tego tematu, czyli mojego tematu, którym jest terapeutyczne podejście do skór problematycznych i wymagających z zastosowaniem wodoru i RF-a mikroigłowego. Drodzy Państwo, temat jest dość taki, może bym powiedział, brzmi na początku dość skomplikowanie. Może też wydawać się, że jest to temat dość trudny, ale w dobie tych wszystkich terapii, które dzisiaj mamy, musimy pamiętać o tym, że przede wszystkim umiejętnie trzeba pewne te terapie łączyć, nie tylko po to, żeby osiągać odpowiednie rezultaty, ale żeby nie spotykały nas różnego rodzaju powikłania pozabiegowe. Czyli nie robić terapii w taki sposób, żeby później, no, poprawiając wygląd osobie, czy też dbając o skórę, no, nie zaszkodzić jej, prawda? Tak więc mimo wszystko jednak tutaj będziemy o tym sobie mówili. Powiem troszeczkę w ogóle takiej teorii o samym oczyszczaniu wodorowym, powiem o RF-ie mikroigłowym, ale chciałbym przede wszystkim Państwu tak troszeczkę podpowiedzieć, że zarówno RF mikroigłowy, jak i wodorowy nie jest tylko na twarz. Tak więc pamiętajmy, nie sugerujmy się tylko i wyłącznie, że RF mikroigłowy to tylko i wyłącznie twarz, bo RF mikroigłowy to przede wszystkim w dużym stopniu ciało i jego problemy z bliznami, z rozstępami, z różnymi problemami tkanek, które pojawiają się na ciele, a również oczyszczanie wodorowe, drodzy Państwo, to również ciało, dlatego że to również zabiegi na plecy, to również zabiegi na ramiona, to również zabiegi na uda. Muszę powiedzieć, że tych zabiegów ja wykonuję dość dużo, nie ukrywam, że ja lubię też te mocniejsze zabiegi robić, ale przy oczyszczaniu wodorowym musimy, drodzy Państwo, zachować pewne standardy wykonywania tego zabiegu, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że to nie w menu jest tylko zabieg na twarz. Tak więc od tego trzeba sobie wyjść, że jest to zabieg na ciało. Ja ostatnio robiłem tutaj bardzo fajnej dziewczynie, która z bardzo dużymi problemami na plecach, zapalenia, które miała, zresztą miała też i zapalenie mieszków włosowych w niektórych miejscach, można było po prostu stosować właśnie oczyszczanie wodorowe jako element terapii łączonej. Dobrze, moi drodzy. Przejdźmy sobie, zawsze możecie Państwo zadawać pytania. Te osoby, które oczywiście będą webinar odtwarzały w późniejszym czasie i będą chciały sobie odsłuchać, zapraszam oczywiście również do pisania, do komentowania, dlatego że my do tych komentarzy będziemy wracali, tak więc jeżeli będą jakieś elementy, które będą Państwa intrygowały, coś Państwu będzie się nie podobało albo coś będą Państwo chcieli o coś zapytać, to myślę, że odważnie, śmiało proszę Państwa tutaj o zadawanie pytań. Dobrze, moi kochani, zaczynamy, uruchamiamy sobie troszeczkę tą prezentację, którą dla Państwa dzisiaj przygotowałem, która jest gotowa, dotycząca właśnie tego oczyszczania wodorowego i pokażemy sobie trochę efektów z właśnie wykorzystaniem oczyszczania samego wodorowego. Proszę Państwa, takich kilka troszeczkę ważnych rzeczy dotyczących samego oczyszczania wodorowego, czy to jest nasze oczyszczanie wodorowe, czy innych firm, bo tutaj każdy ma prawo oczywiście sobie wyboru. Myśmy w listopadzie za protokoły zabiegowe związane z oczyszczaniem wodorowym otrzymali nagrody LNE, tak więc gdzieś w jakiś sposób tu się też to pojawiło, że też te nagrody, no, była takim wyróżnieniem, jeżeli chodzi o tą część. Mamy do czynienia, moi drodzy Państwo, w oczyszczaniu wodorowym do tak zwanego elementu samego, nie tylko
oczyszczania wodorowego, który jest fundamentem, ale mamy też jeszcze kwasowe oczyszczanie wodorowe. Ważnym elementem, pamiętajcie, te osoby, które gdzieś tam myślą o zakupach, że ważnym elementem są tak zwane certyfikaty ISO, które gwarantują jakość produktu, przygotowania jego produkcji, wysyłki i wielu, wielu innych elementów. My otrzymaliśmy, drodzy Państwo, taki certyfikat w grudniu ubiegłego roku ISO 22716/2007. To jest certyfikat, który potwierdza, moi drodzy, z włoskiej firmy akredytacyjnej. Taki przygotowanie takiego certyfikatu, moi drodzy, trwało bardzo, bardzo długo. Wiązało to się z ogromnymi audytami ze strony właśnie Włoch, którzy no, musieli sprawdzać elementy produkcyjne dotyczące wielu obszarów, o których ja dzisiaj Państwu nie będę mówił, ale jest to istotny certyfikat, myślę, że dla nas bardzo ważny, potwierdzający jakość wykonywanych przede wszystkim tych później już procedur z wykorzystaniem produktów, które są w odpowiednich rejestrach. Ja zapraszam na webinar na Facebooku, na Mandiniku, gdzie o certyfikacie mówię z panem doktorem Łukaszem Milczarkiem, który opowiada w ogóle, jak ten certyfikat powstał i w jaki sposób to wyglądało. Ale przejdźmy sobie do fundamentu. Moi drodzy, jak mamy do czynienia z wodorem, jak wodór w ogóle działa? Bo przede wszystkim działanie aktywnym wodorem to przede wszystkim zmniejszanie nadmiaru wolnych rodników, którego nadmiar przyczynia się przede wszystkim do przedwczesnego starzenia się skóry. Z takich kwestii organizacyjnych, bo patrzę sobie na telefonie, ale nie widzę, żeby mnie na kamerce było widać z boku, widzę tylko prezentację. Dopiero jak kliknę sobie tutaj, to widać będzie pewnie mnie, ale przy prezentacji, jak przerzucam, nie widzę siebie w okienku. Może to jakaś kwestia techniczna, którą nasz tutaj technik, mam nadzieję, że za chwilę rozwiąże. Dobrze. Metoda działania przede wszystkim wodoru jest taka, że on przede wszystkim przyczynia się w ten sposób, że zmniejsza nadmiar wolnych rodników, którego przede wszystkim ten nadmiar przyczynia się do przedwczesnego starzenia się skóry. Czyli mówiąc tak prościej, działanie to głównie jest to przenikanie wodoru w głębsze struktury skóry, co odbywa się nasyconemu strumieniowi wody, czyli podajemy wodę, którą nasycamy tym wodorem dzięki odpowiedniemu generatorowi wodoru, który znajduje się w urządzeniu. Ja w tym tygodniu najbliższym będę też robił taki filmik pokazujący, jak ten wodór się tworzy w urządzeniu u nas, pokażę, ile trwa to nasycanie tego wodoru, tak więc jak długo też ten wodór funkcjonuje później w tej wodzie, tak więc myślę, że będzie fajny też taki film trochę naukowy, pokazujący wielu tym niedowiarkom, którzy chcą zobaczyć, jak ten wodór funkcjonuje i ile się tego wodoru generuje, żeby pokazać, żeby Państwo zobaczyli sobie, jak następuje to uwodorowienie. No i oczywiście dzięki temu uzyskujemy ten efekt, że nie starzeje nam się ta skóra. No, tak w ogólnym tego słowa znaczeniu. Wodór przede wszystkim jest najmniejszym i najlżejszym naturalnym pierwiastkiem. I o tym należy pamiętać. Przenika takiego przewodnictwa wodoru służy woda i gaz, tak więc muszą Państwo pamiętać, że dlatego my używamy tutaj wody, powiemy sobie o tej wodzie dzisiaj troszeczkę więcej i wykorzystywany jest w nowoczesnych medycynie, dermatologii, kosmetologii, dlatego że wodór ma bardzo dużo właściwości, moi drodzy, leczniczych. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ja bardzo często prowadzę wykłady również dotyczące ziołolecznictwa, bo tym też się zajmuję jako edukacją ziołową i bardzo często w terapiach takich schorzeń trawiennych, jelitowych, przy zespole jelita drażliwego, przy SIBO przede wszystkim, wykorzystuję wodę wodorową, którą kupuje się specjalne takie generatory wodoru, które można mieć przenośne, można mieć ten generator wodoru w domu, ale raczej powinien być on przenośny, bo tą wodę trzeba wygenerować. Być może w tej drugiej części, drodzy Państwo, pokażę Wam ten generator wodoru, to sobie zobaczycie, jak on wygląda.
I powiem Państwu taką ważną rzecz. Woda wodorowa bardzo pomaga przede wszystkim na schorzenia właśnie tych układu pokarmowego, czyli u osób ze zgagą, z niedomykalną tą częścią tego zwieracza w żołądku, który po prostu powoduje, że ten kwas dostaje się w nieodpowiednie miejsca i osoby biorą inhibitory pompy protonowej, czyli te omeprazole, pantoprazole, izoprazole, dekstoprazole, to tutaj, moi drodzy, warto pić wodę nasyconą wodorem, bo wierzcie mi, drodzy Państwo, ona naprawdę świetnie wpływa na poprawę funkcjonowania naszego organizmu. I wytwarzanie tego wodoru występuje właśnie poprzez specjalne urządzenie, które jest, czyli generator, który jest w urządzeniu, i następuje tworzenie tego wodoru cały czas podczas wykonywania, moi drodzy, zabiegu. Tak więc nie da go się zabutelkować, nie da się tego wodoru wlać gdzieś, drodzy Państwo, no bo, moi drodzy, nie jest to tak możliwe, jeżeli chodzi o tą część. Wodór jest przede wszystkim najsilniejszym selektywnym antyoksydantem, neutralizuje najbardziej niestabilne formy tlenu i nie zakłóca działania stabilnych form tlenu. Dlatego wodór i jego pozytywne działanie polegają na tym, że po wprowadzeniu do komórek jego cząsteczki łączą się właśnie z najmocniej reaktywnymi i najbardziej szkodliwymi wolnymi rodnikami. Czyli widzicie, co one robią. No, one już działają z tymi rodnikami, które są dla nas szkodliwe. I w wyniku prostej reakcji wolne rodniki tlenowe zostają przekształcone w cząstki wody. W ten sposób ich destruktywne działanie jest całkowicie wyeliminowane. I to, można powiedzieć, takie odkrycie dało przede wszystkim też nam nadzieję na zwalczanie wielu schorzeń i łączenia wodoru z wieloma innymi bardziej inwazyjnymi terapiami. Dlatego dzisiaj ten temat jest związany z połączeniem z RF-em mikroigłowym, dlatego że przygotowanie skóry do takich działań inwazyjnych, o czym będzie też mówiła Monika o 12:15, gdzie będzie opowiadała Państwu o wykorzystaniu nici PDO w łączeniu. Warto tą skórę zawsze przygotować wcześniej do takich zabiegów, gdzie mamy do czynienia z właśnie mezoterapią igłową, mikroigłową, laserami czy RF-em mikroigłowym. Tak więc tutaj, moi drodzy, na to powinniśmy w dużym stopniu zwrócić, Szanowni Państwo, uwagę. No i to, co powiedziałem jeszcze, że jest najsilniejszym selektywnym antyoksydantem. Pamiętajmy, że wpływ wodoru na organizm człowieka jest szeroki, dlatego że nie tylko zwalcza stres oksydacyjny, spowalnia procesy starzenia komórek, ale chroni organizm przed atakiem oksydantów i wzmacnia reparatywne procesy w organizmie. I żeby Państwu powiedzieć o takiej mojej przygodzie, to ja, jeżdżąc po różnych obiektach, bo szkole Państwa również też w gabinetach kosmetycznych spotykam i w szkołach prowadzę wykłady i dzisiaj goszczę tutaj u Państwa, to muszę Państwu powiedzieć, że spotykam się bardzo często z różnymi opiniami, a gdzie ten wodór ja mogę wykorzystać. No i muszę Państwu powiedzieć, że byłem na przykład ostatnio w Dąbkach, gdzie jest takie sanatorium, gdzie osoby na NFZ lub prywatnie przyjeżdżają. No i muszę Państwu powiedzieć, że spotkałem się ze świetną terapią właśnie wykorzystania wodoru, łączonego oczywiście też z różnymi inhalacjami innymi o części takiej, bym powiedział, i sterydowej, i niesterydowej, i też ziołowej, ale gdzie wykorzystuje się właśnie w inhalacji wody nasyconej wodorem metodą leczenia przewlekłych chorób płuc, również astmy i również, moi drodzy, problemów z nieżytem górnych dróg oddechowych. Czyli u tych osób, u których występuje nieżyt górnych dróg oddechowych, powiem Państwu taką rzecz, którą ja stosuję poza inhalacjami z solanki zabłockiej na przykład. Bardzo fajnie sobie na przykład nasycić wodorem dość szybciutko za pośrednictwem generatora wodoru tą wodę, wlać ją, moi drodzy, do inhalatora, no i szybciutko również robić inhalację. Oczywiście wadą tego jest, że jest to niestabilny ten wodór i nie da go się utrzymać w dużym stopniu, tak więc jego stopień tego nasycenia wodorem spada. W związku z tym trzeba co chwilę to nasycać, jeżeli prowadzimy inhalację. Ale zobaczcie, że wodór w medycynie i jego wpływ wykorzystywany jest na serce, na skórę, na mięśnie, na kości, na krew, na wątrobę, na trzustkę i na nerki.
I tutaj się na chwilkę pokażę Państwu, dlaczego ja o tym mówię, że na nerki. Dlatego, że w przypadku nerek, drodzy Państwo, wykorzystuje się przy niewydolności przede wszystkim nerek, a w przypadku mięśni u osób, które dużo ćwiczą, dlatego jak dzisiaj będziemy robili tą falę elektromagnetyczną kropelkową, to na przykład osoby po takiej fali elektromagnetycznej kropelkowej fajnie jakby piły wodę wodorową, prawda, nasyconą. A w przypadku skóry, zobaczmy sobie z powrotem, w przypadku skóry mamy zahamowanie tych procesów starzenia się i przeciwdziałanie skutkom promieniowania UV. Pamiętajmy też, że w wątrobie woda z wodorem jest poddawana pacjentom z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B, ale również woda bogata w wodór jest podawana pacjentom z guzami w wątrobie przy stosowaniu radioterapii. A w przypadku trzustki picie, moi drodzy, wody z wodorem wskazane jest podczas cukrzycy typu drugiego i u osób z insulinoopornością. Polecam, moi drodzy, jesteśmy w stanie utrzymywać troszeczkę też tą wagę, tak żeby nie wchodzić na jakieś metformaksy i inne rzeczy, które bardzo często stosowane są u osób właśnie z takimi schorzeniami szerszymi. Tak bym to ujął dyplomatycznie. Dobrze, moi drodzy. To mamy. Kochani, ciekawostki, jeżeli chodzi o wodór. Przenika wszelkie bariery ludzkiego organizmu. Rozmiar molekuły cząsteczki wynosi 0,24 Nm i wodór w naturalny sposób powstaje w organizmie człowieka. No gdzie? W jelicie. Tak więc te, jak ja to mówię, elementy jelitowe, jak widać, są ważne, dlatego też ten wodór dużo osób, jeżeli chodzi o stosowanie wodoru, powinny pamiętać, że tam, gdzie problemy z jelitami, tam, gdzie problemy z żołądkiem, tam, moi drodzy, ta woda nasycona wodorem będzie dla nas wskazana. Czy warto pić wodę nasyconą wodorem regularnie? Tak, warto, moi kochani. Jest ona bardzo zdrowa. Przede wszystkim wpływa na wiele czynników, również dla alergików spożywanie tej wody jest bardzo dobre. Przy otyłości, moi drodzy, dlatego że zmniejsza poziom glukozy w osoczu, cukru i trójglicerydów, co może działać troszeczkę jak taka dieta. I stres oksydacyjny związany z nadmiernymi ćwiczeniami, czyli w związku z tym, jeżeli mamy falę elektromagnetyczną, to fajnie łączyć to jedno z drugim i przy reumatoidalnym zapaleniu stawów jak najbardziej również. Zobaczcie, moi drodzy, jak fajnie wodór można wykorzystywać właśnie w naszej branży kosmetycznej u osób z tymi problemami różnymi jak właśnie AZS, łojotokowe zapalenie skóry, problemy z przede wszystkim skórami trądzikowymi. Zobaczcie, jak fajnie to można połączyć z tym RF-em mikroigłowym. W momencie, kiedy do Was trafia klientka i pójdźmy sobie takim case'em, bo myślę, że to fajnie będzie wyglądało, trafia do Was klientka, która boryka się z problemem lub klient, który boryka się z problemem skóry trądzikowej, prawda? I w różnych obszarach, które mogą być, to wykonując zabieg oczyszczania wodorowego, powiemy sobie, że stosujemy różne koncentraty też zabiegowe, żeby supportowały nas terapeutycznie, dlatego mamy tak zwane kwasowe oczyszczanie wodorowe, ale później możemy sobie przejść właśnie do terapii związanych z RF-em mikroigłowym, jeżeli trochę zaleczymy te miejsca, a wodór ma te właściwości, moi drodzy. Dodatkowo są te koncentraty, które podawane są z wodorem, to możemy sobie bardzo fajnie, śmiało przechodzić do terapii z wykorzystaniem na przykład RF-a mikroigłowego, gdzie już obserwujemy na przykład na twarzy pojawiające się blizny. I tutaj ten element jest bardzo fajny. Jest taki nawet, muszę Państwu powiedzieć, bardzo fajny program związany z na Netflixie, gdzie mamy na Netflixie, to już nie pamiętam, chyba nazywa się W drugiej skórze, czy W ludzkiej skórze, jakoś tak, Beauty and Skin, Before and After. I tutaj, moi kochani, możecie sobie obejrzeć takie dwie panie, które na Florydzie prowadzą klinikę medycyny estetycznej. Jedna jest kosmetologiem, druga i pielęgniarką, a druga jest chirurgiem plastykiem i pokazuje ta dziewczyna, właśnie ta kosmetolog, jak łączy terapię właśnie zastosowania wodoru w połączeniu, moi drodzy, z RF-em mikroigłowym. Tam dodatkowo jeszcze dochodzą kwasy, dochodzą jeszcze terapie laserowe, ale możecie sobie fajnie też zobaczyć, jak w odcinkach
taki młody człowiek, który trafia z dużym trądzikiem, jak sobie pięknie wyprowadzają te skóry. I to, to Państwu podpowiadam, dlatego że czasem warto sięgać po też takie programy, które może w sposób trochę medialny są prowadzone, ale gdzieś tam niosą taki, no można powiedzieć, dla nas bagaż informacji, który tutaj się pojawia. No dobrze. Idziemy sobie z tą wodą nasyconą wodorem, czyli to, o czym żeśmy powiedzieli, mamy tą wodę, ale trochę musimy powiedzieć o tej wodzie, bo bardzo często na różnych grupach padają różne informacje, jaką lać wodę, którą, gdzie, jaki jest ORP w ogóle i tak dalej. No i moi drodzy, powiem trochę o jonizatorach wody, czyli urządzeniach, które produkują wodę alkaliczną, zwaną też inaczej wodą redox, czyli kangen, czyli posiadającą zarówno wysoki odczyn zasadowy, pH, i ujemny potencjał redukcyjny redukcji utleniania ORP. I potencjał redukcyjny ORP wyrażony jest w miliwoltach i jego dodatnia wartość mówi, że w cieczy nie ma aktywnego wodoru, ujemny zaświadczy o potencjale redukcyjnym przeciwutleniającym i obecności wodoru. Dlatego w przyszłym tygodniu ja tutaj u nas w firmie zrobię taki fajny filmik, mamy taki specjalny miernik ORP i pokażę właśnie, jak to wygląda, jak urządzenie działa i generuje ten wodór i w momencie, kiedy urządzenie nie działa i nie generuje tego wodoru, będzie, myślę, że fajnie pokazane, jak ten wodór się generuje w urządzeniu. Pamiętajcie, że wody tutaj wody butelkowane i wodociągowe mają tutaj od 150 do plus 250 mV i dodatnią wartość mówi, że w cieczy nie ma aktywnego wodoru, a ujemne świadczą o potencjale redukcyjnym przeciwutleniającym i obecności wodoru. Tak więc o tym trzeba, moi drodzy, pamiętać. My akurat w naszym urządzeniu używamy własnej wody, którą no, wykonujemy i robimy. Tą wodę też wykonujemy w procesie, moi drodzy, tworzenia kosmetyków. W związku z powyższym my ją mamy, dlatego że mamy specjalne filtry jako firma Mandinic. My produkujemy kosmetyki, w związku z powyższym nie jesteśmy dystrybutorem, tylko mamy własną produkcję. I tutaj, moi drodzy, wykorzystujemy wodę osmotyczną w produkcji kosmetyków przede wszystkim. Tak więc mamy generalnie wodę, którą pozbawiona jest wszelkich soli, jonów, o przewodności elektrycznej 0,0 NS. Mówiąc prościej, woda osmotyczna jest wodą oczyszczoną w 95% występującą z tych wszystkich zanieczyszczeń. I ta woda, moi drodzy, powstaje w procesie odwróconej osmozy na zimno. Jest to specjalna taka membrana osmotyczna, która i filtry specjalne, które są, które powodują, że w procesie ta woda jest przez tą membranę przepuszczana, odwróconej osmozy dzięki różnicy ciśnień panujących wewnętrzną i następuje, moi drodzy, jej oczyszczanie. Oczywiście ta woda jest, moi drodzy, wodą bardzo zdrową, czystą i trzeba pamiętać, że ta woda w porównaniu do wody destylowanej nie traci wartości smakowych, nie traci wartości, moi drodzy, gęstości, bo ona jest pozbawiona właśnie też i bakterii, i wirusów, tak więc w przypadku wykonywania zabiegu z oczyszczaniem wodorowym, ona na skórę jest dla nas idealna. Idealna z prostego względu, moi drodzy, że właśnie jest przygotowana dla Państwa jako element wykonywania tych zabiegów. Co nie oznacza oczywiście też, że tej wody nie można pić. Można ją pić, tylko pamiętajmy, że ona jest pozbawiona minerałów i wszelkich innych rzeczy. W związku z powyższym no jest taką wodą, można powiedzieć trochę tak nieładnie, wodą, i tu się pokaże, wodą, moi drodzy, która nie ma wartości. Ona nie ma oczywiście wartości, bo nie niesie ze sobą tych minerałów, witamin, innych rzeczy, głównie minerałów, bo mogą być te wody mineralizowane, można je poddawać różnym procesom filtracji, ale ona z punktu widzenia kosmetycznego, kosmetologicznego jest idealna do wykonywania właśnie tych zabiegów. No i moi drodzy, tutaj macie tą informację, że dużą zaletą takiej wody jest całkowity brak bakterii, wirusów, bo ona jest pozbawiana, tak więc jest to woda, moi drodzy, bardzo czysta. Tak więc używamy tej wody, moi drodzy, właśnie wykonując te zabiegi z oczyszczaniem wodorowym. Pamiętajcie, moi kochani, że my w naszej firmie wykorzystujemy, i dzisiaj to pokażę w części praktycznej, aż trzy koncentraty A, B, C,
które są do zabiegów. Oprócz tego, że mamy ABC, to mamy, moi drodzy, jeszcze A1 i już w przyszłym tygodniu, 1, moi drodzy, marca, premiera B1 z koncentratu ze śluzem ślimaka, taka nowość. I tak jak powiedziałem, no, nasza firma chce być liderem, jeżeli chodzi o produkcję preparatów do oczyszczania wodorowego i do końca roku tych preparatów, moi drodzy, będzie minimum 9. Tak więc obecnie już są 4, w przyszłym tygodniu już będzie 5. I jeszcze w tym roku ujrzą światło 3 dzienne na pewno, jak nie więcej, tak więc myślę, że będziecie mogli, drodzy Państwo, ci co mają nasze urządzenie, ci co nie mają również mogą, inne mają urządzenia, śmiało stosować właśnie te koncentraty i łączyć w terapiach krzyżowych. Króciutko powiem o tym, co dzisiaj myślę, że będziemy wykonywali, bo mamy koncentrat A, jest to koncentrat, który zawiera w swoim składzie kwas migdałowy, laktobionowy, glukonoloktan, aloe vera, i ekstrakt silikarm. I tutaj, moi drodzy, jest typowo dla takich skór przetłuszczających się, trądzikowych, problematycznych. I tutaj mamy tak zwane możliwe łączenie oczyszczania wodorowego normalnego z oczyszczaniem kwasowym. Co nie oznacza, że my ten koncentrat uwodorowimy, bo my nie jesteśmy w stanie uwodorowić tego koncentratu, który ma domieszkę kwasów, aloesu, silikalmu, czyli świetnego preparatu, który jest przeciwko swędzeniu tej skóry. No ale idźmy sobie dalej, moi drodzy. Czy możemy łączyć to z kwasami? Możemy łączyć w proporcji 1 do 10, czy tak jak tutaj propozycja 3 ml do 30 ml, łączymy z danym wybranym kwasem, czyli na przykład do kwasu laktobionowego, glukoloktanu, który jest w pH 1,15, możemy sobie dodać, moi drodzy, te 1 ml na, moi drodzy, 10 ml tego preparatu A. I też musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że jeszcze mamy taki koncentrat A1, który dzisiaj Państwu pokażę. On jest z arniką, jest z yerba mate, jest ze skrzypem polnym, jest z oczarem wirginijskim, jest dodatkowy z wyciągiem kasztanowca i on jest idealny przy skórach takich problematycznych, naczyniowych, wrażliwych. I te osoby, które chcą popatrzeć na efekty zabiegowe, ja je dzisiaj trochę pokażę, to zapraszam szczególnie Państwa na nasz fanpage Aquametic Hydra Prime. Tam możecie sobie, moi drodzy, wejść, oglądać, ile sobie życzycie, moi drodzy, tych zdjęć, gabinetów, które wpuszczają efekty pozabiegowe. A tutaj może sobie od razu Państwu pokażę, jak skończę ten wykład, właśnie te efekty. No dobrze, czyli mamy te kwasy. Mamy też, moi drodzy, inny koncentrat. Mamy koncentrat typu już B, typowo taki nawilżający, przychodzi skóra normalna, w zasadzie chcecie nawilżyć tą skórę, troszeczkę zliftingować i utrzymać stopień nawilżenia. Mamy tu hydromanil, fusożel i aloe vera. One gwarantuje, hydromanil, szczególnie szybkie nawilżenie, a fusożel chroni przed utratą wody, tak więc jest drugi koncentrat. Trzeci koncentrat jest świetnym koncentratem, ja go bardzo lubię, bo on zawiera whitonil, kwas hialuronowy i zawiera przede wszystkim algi brunatne, czyli tutaj nazywane właśnie tymi algami takimi, które no, czasem zapachu może nie mają przyjemnego, ale one mimo wszystko jako algi brunatne, algi czerwone świetnie działają na przebarwienia i fotostarzenie. I tutaj, moi kochani, pamiętajcie, że jako podstawowe funkcje oczyszczania wodorowego możecie robić i samo oczyszczanie wodorowe, czyli samo z wykorzystaniem oczyszczania wodorowego i to trzeba łączyć z koncentratami. Dlaczego? Dlatego, że różne skóry z różnymi problemami muszą być poddawane, moi drodzy, właśnie tym terapiom łączonym. Czyli jeżeli chcemy, żeby ta skóra była dobrze oczyszczona, dobrze przygotowana, to najpierw wykonujemy procedurę samego oczyszczania wodorowego i dzisiaj będę to pokazywał z koncentratami, które będziemy dopinali, moi kochani, do tego wszystkiego, ale oprócz tych koncentratów, kochani, będziemy mieli przede wszystkim jedną bardzo ważną rzecz, dodatkowe funkcje w oczyszczaniu wodorowym, które w każde urządzenie, oczywiście w różnych firmach, ma różne te funkcje, które są elementem supportującym samooczyszczanie i ja tylko krótko o nich powiem, nie będę się wdawał, bo podczas samego wykonywania zabiegu o nich sobie powiemy. Ale takie rzeczy, które dla Państwa będą ciekawe i myślę, że fajne, to pamiętajcie, że w oczyszczaniu wodorowym
mamy różne też końcówki do oczyszczania wodorowego. I mamy te końcówki, moi drodzy, różne, i plastikowe, i gumowe, i wirowe, i okrągłe, i takie, i mniejsze, i większe. I to wszystko, jak będziemy robili dzisiaj zabieg, sobie zobaczą Państwo i jak to funkcjonuje. Mamy też, moi drodzy, właśnie w zestawie z urządzeniem, przynajmniej u nas, tak to wygląda, że my dodajemy wszystkie koncentraty zabiegowe, czyli te osoby, które myślą o zakupie, mają do wyboru różne preparaty kosmetyczne, czy to są, moi drodzy, ampułki, czy to są maski na zakończenie, ale mamy tak to rozwiązane, że jest specjalny spray gun, który nie mylimy z infuzją tlenową, bo tutaj nie mamy do czynienia z generowaniem tlenu, bo nie ma generatora tlenu, ale mamy, moi drodzy, ampułki i na skóry trądzikowe, i na skóry liftingujące, i witaminowe, i na przebarwienia. Jak będziemy robili zabieg, to zobaczą Państwo, ile tych różnych ampułek mamy, jak one fajnie będą działały. Mamy, moi drodzy, głowicę lead-in, gdzie wprowadzamy te ampułki i wtłaczamy w głębokie warstwy skóry za pośrednictwem mikroprądów stałych lub mikroprądów, moi drodzy, jonowych przerywanych. Ja o nich będę podczas zabiegu trochę szerzej mówił. I te same prądy znajdują się w głowicach w połączeniu z maskami, które tak samo są wykonywane w tej samej procedurze jak nasze ampułki, czyli maski akne, maski witaminowe, maski Botopax, maski ze złotem, maski z morwą indyjską, tak więc dużo takich fajnych rzeczy, czy z żelem z ekstraktem ze śluzu ślimaka. I tu są trzy specjalne takie głowice do wykonywania zabiegów. W przypadku, gdyby zarówno pod oczy kolagenowa, jak i podnosząca. I w przypadku osób, które mają problemy, moi drodzy, gdzie zrobicie troszeczkę zbyt mocno ten zabieg, jest głowica Cryo, która ma za zadanie troszeczkę wyciszyć tą skórę i złagodzić, ale jeżeli takich problemów nie ma, warto zawsze przemasować tą skórę kamieniem jadeitowym. Kamień jadeitu, moi drodzy, świetnie się rozgrzewa, ma właściwości świetnie na wszelkiego rodzaju stany zapalne na skórze, na przykład właśnie te stany zapalne, które wynikają z różnych rzeczy, które się pojawiają. I tutaj Państwu teraz pokażę, zamknę sobie to i pokażę trochę Państwu takich fajnych zdjęć z oczyszczaniem wodorowym, pokazujące przykłady właśnie, jak można sobie fajnie wykonywać oczyszczanie wodorowe. Proszę zobaczyć sobie, tutaj mamy zdjęcie na przykład nosa po oczyszczaniu wodorowym, czyli proszę zobaczyć, jak ten nos wygląda bardzo fajnie, gdzie już pracujemy bardzo punktowo i wykonujemy ten zabieg i oczyszczamy tą skórę właśnie z tych zaskórników. Przy nosie troszeczkę dłużej trzeba popracować. Warto połączyć to na przykład z ampułką, moi drodzy, tutaj A1, czyli nie tyle może z ampułką, co z tym koncentratem A1, zarniką z yerba mate i później zastosować ampułkę Illumino na zaczerwienienia te skórne. Tak więc tutaj mamy przykład pierwszej takiej skóry. Drugi przykład też pokażę Państwu, masa zdjęć na naszej stronie, na naszym fanpage'u Aquametic Hydra Prime. Tutaj macie Państwo również, proszę sobie zobaczyć zdjęcie po wykonanym zabiegu na czole, gdzie i spłycenie zmarszczek nastąpiło, przy takim, gdzie mamy też do czynienia z przebarwieniami tutaj, bo tu widać generalnie też jeszcze przebarwienia. I zobaczcie, jak fajnie ta skóra wygląda po wykonanym tym zabiegu i czy można łączyć wtedy to od razu z RF-em mikroigłowym. Jeśli skóra jest niezaczerwieniona, nie jest za bardzo podrażniona i w zasadzie ta skóra generalnie w miarę dobrze, moi drodzy, wygląda, to nie ma tutaj, jakby to powiedzieć, problemu. Możecie sobie śmiało wykonywać właśnie zabieg z RF-em mikroigłowym, ale jeśli skóra jest bardzo mocno zaczerwieniona i podrażniona, no musimy zdawać sobie sprawę, że przynajmniej ten dzień, dwa trzeba odczekać do RF-a mikroigłowego, chociaż tak jak mówię, ja jestem zwolennikiem terapii dość często łączonych, jeśli czas pozwala, można pokusić się nawet terapeutycznie w miejscach wykonać ten zabieg, czyli na danych obszarach, na których nas, moi drodzy, to będzie interesowało. Dobrze, pokażę sobie jeszcze fajne jedno zdjęcie. Bo tak jak mówię, nie jestem w stanie wszystkiego Państwu pokazywać, bo tego jest naprawdę multum.
Po tym zobaczcie sobie, skóra zaczerwieniona, uwrażliwiona przede wszystkim. Tu nastąpiło nie tylko też spłycenie, też zmarszczek, ale nastąpiło też zniwelowanie troszeczkę tych zaczerwienień. Tu by się przydało jeszcze, moi drodzy, już po tym zabiegu wykonać oczywiście zabieg na skórę naczyniową, prawda? Czy tutaj RF mikroigłowy? No powiem tak, tylko w wybranych obszarach, czyli na przykład w okolicach tu przy oku, ale omijając miejsca tych oczywiście naczynek, tak żeby one nie popękały też, ale jest naprawdę bardzo fajne zastosowanie właśnie przy skórach takich też naczyniowych. Wtedy pracuje się innymi końcówkami przy wodorowym, ale jak dojdziemy do części już praktycznej, to Państwu też za chwilkę pokażemy. No i bardzo fajna rzecz, jeszcze tutaj mam takie jedno zdjęcie, które dla Państwa też przygotowałem. Zaraz sobie zobaczę, tak jest tu. O, proszę zobaczyć, też po zabiegu nos zanieczyszczony, bardzo fajnie się tutaj, pozdrawiam Agnieszkę Kamzelską z Gdańska, która pięknie właśnie wykonała zdjęcia przy naszym webinarze i przy naszym spotkaniu, które mieliśmy dla osób, które były i chciały trochę więcej wiedzieć o wodorowy. Tak więc tutaj też są te przykłady, tak mówię, odsyłam również na nasz fanpage Aquamatic Hydra Prime, tam tych zdjęć jest masę, można sobie oglądać do woli, codziennie wpuszczanych jest po kilkanaście tych zdjęć również na Mandiniku, na Stories, tak więc można naprawdę tego oglądać bardzo, bardzo dużo. No i przejdźmy do RF-a mikroigłowego, tak żebyśmy mogli już sobie później przechodzić do zabiegu łączenia i pokazywania tych terapii łączonych. Moi drodzy, pierwszą taką podstawową rzeczą, którą powinniśmy przy RF-ie mikroigłowym wiedzieć, ja sobie tu zamknę i uruchomię już sobie właśnie prezentację z RF-em mikroigłowym dla Państwa, to jest przede wszystkim to, że RF mikroigłowy, już sobie zaraz odpalimy jeszcze. Przy RF-ie mikroigłowym musimy pamiętać o takich kilku podstawowych rzeczach. To znaczy pamiętać musimy o tym, że RF mikroigłowy to są igły, które wychodzą, moi drodzy, i tak naprawdę musimy zdawać sobie z tego sprawę, że RF mikroigłowy działa na zasadzie właśnie wpuszczania w głąb skóry odpowiednich igieł, czyli mamy uszkodzenie i mechaniczne, moi kochani, i mamy terapeutyczne, czyli mamy i bodziec termiczny, i mamy bodziec mechaniczny, tak więc działamy dwutorowo. Wiemy, że on jest bardzo popularny i ludzie mimo wszystko jednak, kochani, lubią tego RF-a mikroigłowego. To się niestety mści na nas bardzo często, bo jak Edyta, administratorka oczywiście grupy tutaj mówi o tych obostrzeniach różnych prawnych i innych, no to ten RF, moi drodzy, tam pada, dużo osób nie można tego RF-a robić, a moi Państwo, powiem Wam tak, jest to świetny zabieg, nie wyobrażam sobie nie mieć RF-a mikroigłowego w gabinecie, ponieważ on, pewnie Monika o tym powie i będzie o tym mówiła, RF mikroigłowy jest idealny do również rozpuszczania kwasu hialuronowego w różnych miejscach. Nie ma dla mnie lepszego narzędzia, jeżeli chodzi o blizny, rozstępy. Dlatego ja śmiem twierdzić, że RF mikroigłowy to jest w ogóle majstersztyk, jeżeli chodzi o zastosowanie tych terapii łączonych. No i zobaczcie sobie, moi drodzy, tutaj jak to wygląda i jak to funkcjonuje i jak to działa. Tu jest opisane, czym jest blizna, dlatego że RF mikroigłowy działa świetnie na blizny, działa świetnie na rozstępy. Ja z racji czasowych nie będę zbytnio dużo o tym mówił, ale jest podział blizn na blizny niedojrzałe, blizny dojrzałe, blizny przerostowe, mamy bliznowce, keloidy, mamy blizny atroficzne, które również występują, u których też również będzie, moi drodzy, świetnie działał RF mikroigłowy. Tak więc też będzie bardzo dobrze się tutaj sprawdzał. Mamy blizny pooperacyjne, blizny po cesarskim cięciu, moi drodzy, i blizny poparzeniowe, które wbrew pozorom, muszę Państwu powiedzieć, są najtrudniejszymi bliznami do opracowywania i ten proces zastosowania RF-a mikroigłowego jest dość dłuższy. I tu wrócę na chwilę, żeby się Państwu pokazać, bo taką jedną rzeczą, moi drodzy, jest to, że
że przede wszystkim doktor Wasiluk przepięknie na swoim blogu napisał jakiś czas temu, to było z rok temu, że przy bliznach poparzeniowych bardzo często ten proces wykonywania refa mikroigłowego musi odbywać się z większą ilością wizyt, nawet do 8-9 wizyt. W związku z powyższym musimy zdawać sobie sprawę, że różne blizny różnie będą reagowały na ten zabieg i są blizny, które reagują bardzo szybko i będę je pokazywał dzisiaj, a są blizny czy rozstępy, którym musimy poświęcić zdecydowanie więcej czasu. Dlatego podział tych blizn pokazałem Państwu, dlatego że one działają w różny sposób. No i jak działa radiofrekwencja mikroigłowa? Tu macie, moi drodzy, takie zdjęcie, czyli następuje wprowadzenie do skóry głowicy z mikroigłami, następuje uruchomienie bodźca termicznego w postaci właśnie RF-a, następuje oczywiście i mechaniczne, i termiczne działanie, wyjście, usunięcie igieł po uderzeniu, moi drodzy. No i pamiętajmy, że mamy różne te RF-y mikroigłowe i mamy z igłami izolowanymi, nieizolowanymi. Ja mówię o naszym, tutaj na przykładzie naszego, gdzie mamy igły izolowane i następuje, moi drodzy, właśnie tylko i wyłącznie ten bodziec na tych, o tutaj pokażę, na tych końcówkach, czyli tu, o, gdzie następuje podgrzanie właśnie tego bodźca i wykonanie tego bodźca termicznego. Tak to mniej więcej, kochani, wygląda. Pamiętać trzeba, że dużo jest wskazań i przeciwwskazań do tego zabiegu, ale zobaczcie, przede wszystkim RF mikroigłowy to będzie utrata elastyczności. Skóra wiotka, cienka, z utratą jędrności, skóra, przede wszystkim z przebarwieniami. W związku z powyższym, jak ktoś do Was przychodzi i ma problem z no, właśnie tą skórą zanieczyszczoną, to dobrze jest zrobić właśnie oczyszczanie wodorowe. Po oczyszczaniu wodorowym, jeśli ta skóra, tak jak widzieliśmy na przykład to zdjęcie tej pani, która na czole miała przebarwienia, to fajnie sobie połączyć właśnie z RF-em mikroigłowym. Utrata owalu twarzy przede wszystkim, blizny potrądzikowe, skóra z widocznymi niedoskonałościami. Przeciwwskazaniami trochę ich jest, bo oczywiście opryszczka jest przeciwwskazaniem, stany zapalne skóry, infekcje, ciąża, karmienie piersią, szczepy metalowe w obrębie partii wykonywanego zabiegu, wszelkie terapie skórne, dermatologiczne, czyli retinoidy i leki rozrzedzające, moi drodzy, krew, pomimo że RF mikroigłowy nie wywołuje podkrwawiania, bo następuje wkłucie i następuje szybko skoagulowanie, ale mimo wszystko jednak o tym trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś bierze leki na rozrzedzenie, trzeba być ostrożnym. Skóra nadmiernie opalona, podrażniona, trądzik różowaty, choroby nowotworowe o nieregularnym przebiegu, o czym też sobie będziemy mówili. Dość często po RF-ie mikroigłowym, tak żeby ta skóra szybko wracała, my stosujemy płaty biocelulozowe, ponieważ my stosujemy płat biocelulozowy z witaminą C liposomalną. On sprawdza się świetnie, zresztą działa rewelacyjnie przy takich podrażnieniach skórnych i przede wszystkim powoduje, że to duże zaczerwienienie, które występuje po zabiegu, ono, moi drodzy, jest łagodzone. Bardzo fajnie, dlatego że staramy się nie schładzać tej skóry po wykonanym RF-ie mikroigłowym i nie brać leków przeciwzapalnych, ale o tym jeszcze będę dzisiaj mówił. No i tutaj możemy mieć też właśnie tą igłowę, możemy mieć bez igłowy, bo pamiętajmy też, że RF mikroigłowy często jest wyposażony w różne kadridże i 25 na twarz tych igieł i 64 na ciało i 10 pod oczy, ale jest też bez igłowy typowo taki działający słabiej. Ja nie ukrywam, że nie pamiętam, kiedy go wykonywałem, rzadko mi się zdarza go wykonywać, ale no, wynika to pewnie z tego, że ja no, lubię, tak jak Monika, łączyć to z jakimiś mocniejszymi terapiami kojarzonymi. I tutaj macie właśnie pokazane działanie tego RF-a mikroigłowego. Dobrze, tutaj ciągle mi ktoś coś pisze. No i zobaczcie sobie teraz pierwsze takie zdjęcia. Tutaj mamy przykład brzucha u osoby, u której występowało wiotkość skóry. Tutaj szczególnie przy, zobaczcie sobie przy pępku. Przy pępku ewidentnie widać, że ta skóra się pomarszczyła i tutaj RF mikroigłowy będzie się idealnie sprawdzał, żeby napiąć tą skórę. Czyli te osoby, które mają problem właśnie z
utratą jędrności tej skóry i mają problem z jej gęstością, to RF, moi drodzy, od razu po jednym zabiegu będzie świetnie działał. Ja wam taką historię też opowiem, bo tych historii to pewnie też dużo mam. Byłem ostatnio w Głogowie, pozdrawiam jeden z gabinetów, no i robiliśmy, i jeden z klientek mówi: panie Dawidzie, mówi, bo ja to, mówi, mam taki brzuch, mówi, taki szczuplutki, ale niech pan zobaczy, po dwóch ciążach to wszystko takie jest luźne. I jak ja zrobiłam sobie jeden ten zabieg z RF-em mikro i głowym, po prostu mega napięcie tej skóry. Tak więc te wszystkie osoby, które mają luźne pomarszczenia w różnych miejscach, RF się będzie naprawdę świetnie sprawdzał. Również na tych łokciach też stosowanych, gdzie tutaj tej tkanki się gromadzi bardzo dużo, to też ten RF będzie dobrze działał. Oczywiście odpowiednie są protokoły do wykonywania tych zabiegów, które zaraz Państwo sobie zobaczą, jak te protokoły wyglądają przy wykonywaniu RF-a właśnie mikroigłowego. Tu mamy kolejny brzuch z orchidei. Również zapraszam na fanpage nasz RF Infinity, gdzie możecie Państwo sobie obejrzeć, zobaczyć masę zdjęć wykonywanych zabiegów przed i po i przejrzeć. Tutaj pytają osoby, czy webinar będzie nagrany. Tak, będzie nagrany i będzie dostępny, drodzy Państwo, będziecie mogli sobie go odtwarzać. I tutaj macie przykład osoby, która nie dość, że troszeczkę luźną ma skórę, to jeszcze ma rozstępy. Tutaj ewidentnie takie rozstępy pociążowe. I proszę zobaczyć, to jest tak zwany proces zabiegu. Przed zabiegiem, w trakcie zabiegu, jak skóra się zaczerwieniła. Trzeci to jest po zabiegu, już 2-3 godziny po zabiegu. A tu jest, moi drodzy, już 3 tygodnie po zabiegu. Może na zdjęciu tu nie widać, w tym czwartym, ale na ciele stempelki potrafią się troszeczkę utrzymywać. W niektórych badaniach, nawet które publikowane są, do nawet 2-3 miesięcy u niektórych osób, szczególnie gdzie jest bardzo wiotka ta skóra. Pozdrawiam tutaj kursantkę warszawskiej szkoły. Proszę zobaczyć sobie, dziewczyna, która wykonała pod oczami przed, w trakcie i po 2 tygodniach po zabiegu. Zobaczcie to miejsce, jak pięknie się kolorystycznie poprawiło. I co ważne, moi drodzy, gdyby ktoś chciał, to można tutaj delikatnie zastosować kwas hialuronowy, można zastosować właśnie też te lipotransfery, które się też również teraz modne pojawiły, i tą tkankę tłuszczową też również delikatnie wprowadzić. Przepięknie, moi drodzy, to będzie wyglądało. Tutaj macie, drodzy Państwo, też jeszcze blizny wieloletnie, 20-paroletnie blizny na ciele. Tych zdjęć efektów zabiegowych jest strasznie dużo na fanpage'u RF Infinity. I tu możecie sobie zobaczyć właśnie te blizny po trądziku, te blizny na nogach, które mamy, na udach. I to jest efekt po pierwszym zabiegu, ale efekt pełny po 2 miesiącach, moi drodzy. Tak wygląda zdjęcie po 2 miesiącach. Powiem tak, wykonywanie na takich starszych bliznach tego zabiegu, jak tutaj, co na tych udach, no niestety jest bolesne. Pomimo że stosujemy znieczulenie, wykonując to znieczulenie oczywiście z tym naszym kremem, który mamy i który pewnie Państwo kupują, tym kremem z lidokainą, ale trzeba pamiętać, że no niestety, ale niestety tak jest, że będzie też te blizny będą się po prostu, moi drodzy, pomimo znieczulenia, no będą bolały, szczególnie jak są starsze te blizny i one są przerośnięte. To następuje, moi drodzy, ten bodziec jest i mechaniczny, i termiczny, następuje rozerwanie od środka, tak więc no, jest to, drodzy Państwo, no, nie jest to zbytnio przyjemne. Dlatego staramy się zawsze nie zaczynać RF-a mikroigłowego, o czym powiem o procedurze, od najniższych parametrów, tylko od większych parametrów, w zależności od programu, jaki stosujemy i jaki typ zabiegu będziemy wykonywali, bo próg bólowy osób jest różny w różnym czasie. Dobrze, mamy tutaj te uda. Mamy fajną rzecz, naprawdę. Pozdrawiam tutaj, moi drodzy, z tego co pamiętam, Konin i dziewczyny z Konina. To jest efekt po 3 tygodniach. Szybko dziewczyna po ciąży trafiła z rozstępami, w miarę świeże te rozstępy.
nie było tutaj cesarskiego cięcia. Zobaczcie, jak po 3 tygodniach się pięknie, moi drodzy, ten brzuch wypłycił. Możecie sobie do dziewczyn nawet pisać na tym fanpage'u Ref Infinity. Są gabinety, które wpuszczają te zdjęcia i tego jest naprawdę dużo. Tak, również możecie sobie tam komentować, rozmawiać z tymi osobami, bo to myślę, że też będzie fajnym elementem. No i tutaj autorskie zdjęcie, które no nie sposób bym nie dał, z Warszawskiej Szkoły Medycyny Estetycznej, czyli dzisiaj gościnnie, gdzie jestem, na naszym sympozjum. Proszę sobie zobaczyć efekt, osoba, która trafiła z bliznami. To jest po wykonanym zabiegu i, moi drodzy, 2 tygodnie po ostatnie zdjęcie. Zobaczcie, jak pięknie się, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że to jest jeden zabieg. Tu trzeba tych terapii zastosować, myślę, że z 4-5 wizyt i te efekty naprawdę będą zdecydowanie lepsze, jeżeli chodzi o to, co tutaj widzimy. Ale to nie oznacza, że jak ktoś pyta, czy po pierwszym zabiegu nie będzie efektu, będzie, ale róbcie zdjęcia, róbcie, kochani, zdjęcia, bo ludzie zapominają. Jak nie robicie zdjęć, to później są sytuacje takie, że nikt nie pamięta, jak to ciało, czy miejsce, czy obszar wyglądał przed zabiegiem. No i jeszcze takie przypomnienie wskazań i przeciwwskazań do protokołów. Pamiętajcie, mówiłem, że stany zapalne skóry, infekcje są przeciwwskazaniem, ciąża i karmienie piersią też, metalowe wszczepy, skóra nadmiernie opalona, trądzik różowaty, choroby nowotworowe, choroby tarczycy, moi drodzy, i krążenia z krzepliwością, również problemy nadciśnieniem żylakami w obrębie wykonywanego zabiegu. Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych, czyli tych, które no powodują u tych osób, które mają zagęścić tą krew i rozrzedzić, musicie uważać. Choroby krwi, małopłytkowość, anemia, implanty w obrębie zabiegowym, skłonność do krwawienia narządów wewnętrznych, układu pokarmowego, skłonność do bliznowaceń, terapie retinoidowe, przebyte zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, czyli nici, wypełniacze, botoks. Pamiętajcie, że w miejscu, gdzie są nici, nie strzelamy RF-em mikroigłowym i w miejscu, moi kochani, gdzie jest wypełniacz, też nie, bo ja na przykład RF mikroigłowy, i tutaj się chwilkę pokażę wam, ja RF mikroigłowy stosuję bardzo często, moi drodzy, do tego, żeby rozpuszczać paski aluronowe. No i oczywiście te osoby, które no, mają też nici, no nie strzelamy, bo po prostu efekt będzie no, taki, że to rozpuścimy, a druga rzecz, tu mamy bodziec i termiczny, i bodziec mechaniczny, tak więc nie ma sensu. Jeżeli też robicie mezoterapię igłową, mikroigłową, stymulatory, biostymulatory tkankowe, pamiętajcie, zróbcie najpierw RF-a mikroigłowego w obszarze zabiegowym i później w tym obszarze po RF-ie mikroigłowym możecie zrobić sobie stymulatory tkankowe, nici inne, ale nigdy nie odwrotnie. No i zawsze pamiętajcie, że warto łączyć z tym wodorem, dlatego to też fajnie będzie wyglądało. Należy zachować też ostrożność i pamiętajcie, epilepsja, cukrzyca, zaburzenia gojenia i czucia, choroby psychiczne i depresja, i pamiętajmy o lekach, moi drodzy, lekach przeciwzapalnych. Po zabiegu nie bierzemy leków przeciwzapalnych, dobrze? Bo po to wywołujemy ten stan zapalny, kontrolowany, żebyśmy ten efekt po prostu mieli, a nie żeby ten efekt, na który czekamy, zniwelować właśnie poprzez wykonanie wzięcie jakiegoś leku przeciwzapalnego, czyli tak zwanych NLPZ-ów. No i protokoły zabiegowe, tutaj, które powiem. Oczywiście, mówiąc o protokołach zabiegowych, pamiętajcie, moi kochani, że no nie sposób na takim sympozjum, czy jak nawet na wykładzie, powiedzieć o wszystkim, dlatego zachęcam te osoby, które chciałyby skorzystać z pokazu, to my przyjeżdżamy do gabinetu, robimy RF-a mikroigłowego, robimy wodorowe, pokazujemy, jak można sobie to łączyć, kto kogo interesuje jak najbardziej, i wszyscy uczestnicy sympozjum i te osoby, które są na grupie, mają specjalne vouchery. W przypadku RF-a mikroigłowego jest to voucher o wartości 2000 zł, a w przypadku wodorowego o wartości 1000 zł na zakup, czyli gdyby ktoś
pomyślał, myśli sobie, a może bym coś na wiosnę wprowadziła, coś bym myślała, no to kochani, wystarczy do nas tutaj napisać, my chętnie do was przyjedziemy, pokażemy, a wy macie zachowany ten voucher, który jest dla was, do waszej dyspozycji i możecie go sobie, kochani, utrzymać, jeżeli będziecie myśleli o zakupie do końca marca. W związku z powyższym jest to poparte. Oczywiście i w RF-ie mikroigłowym naszym i w wodorowym są pakiety kosmetyków, tak więc zachęcam was gorąco do tego, żeby tam sobie gdzieś planować coś nowego, jeżeli chodzi o gabinet. No i protokoły. Idźmy w te protokoły, bo to pewnie wszystkich będzie bardzo ciekawiło. Moi drodzy, zobaczcie sobie. Jeżeli mamy trzy opcje protokołów, protokoły tak zwana faza intensywna, aktywna i rewitalizacja. Czyli jeżeli robimy czoło, to mamy inne głębokości, inny czas ekspozycji energii, czyli jak długo igła jest w środku, bo możemy tą igłę przytrzymać. To dzisiaj pokażę. Próżnię mamy inną, czyli zasysanie, urządzenie zasysa i podciąga. I mamy moc RF-a. I najpierw robimy, jak znieczulimy, mocniej, później słabiej, aktywną i rewitalizację. Twarz robimy podobnie, zwiększają się, proszę zobaczyć, parametry długości już igieł, czyli ekspozycji igły w środku, czas ekspozycji, próżni i mocy RF-a. No i okolice oczu, proszę zobaczyć, tu jest już mniej. Inaczej wygląda to w przypadku żuchwy i podbródka. Pamiętajmy, że jak podbródek jest bardzo luźny, wiotki, to musimy nawet, moi drodzy, te igły głębiej wbić, nawet do 1,5, 1,8. Tak więc tutaj wtedy są te niestandardowe protokoły, o których mówimy na szkoleniach i wtedy pokazujemy troszeczkę inne zastosowania. Ale pamiętajmy, że najpierw robimy intensywną fazę, później jeszcze raz ten obszar fazą aktywną i jeszcze raz fazą rewitalizacji. Czy zawsze zaczynamy od fazy intensywnej? Nie zawsze. Czasem jest tak, że nie da się zrobić fazy intensywnej, bo jest to zbyt mocne i zaczynamy od fazy tylko aktywnej. W związku z powyższym wykonujemy tylko fazę, moi drodzy, aktywną. I fazę rewitalizacji, czyli fazę, moi drodzy, takiego, no można powiedzieć, lajcika. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi za to, co powiedziałem, ale takiego słabego zastosowania, moi drodzy, właśnie RF-a mikroigłowego. Dobrze. Co my jeszcze tutaj możemy powiedzieć, jeżeli chodzi o RF mikroigłowy? Proszę sobie jeszcze zobaczyć, że mamy protokoły inne, czyli mamy protokoły też również na ciało. Czyli jeżeli chcielibyśmy robić również też brzuch, uda, blizny i rozstępy, no to proszę sobie zobaczyć, że zarówno zwiększyły nam się tutaj już parametry no, odczuć, czyli przede wszystkim głębiej wprowadzamy te igły. Po drugie, że wprowadzamy, moi drodzy, głębiej, to również wprowadzamy przede wszystkim, poza tym, że głębiej to realizujemy, również, moi drodzy, robimy dłuższy czas ekspozycji igły w środku, dlatego że w przypadku blizn i rozstępów musimy zdawać sobie sprawę, że no wymaga to, moi drodzy, no przede wszystkim no rozerwania też tych blizn. Dlatego to znieczulenie trochę działa, moi drodzy, i trochę też no nie działa. Tak więc to też tak nie do końca zawsze jest, jakbyśmy, moi drodzy, chcieli i nie zawsze tak wygodnie, jakby nam się wydawało. W związku z tym tutaj troszeczkę jest to trudniej. Wykańczamy tą maską, tą Infinity wtedy. Możemy też przechodzić, moi drodzy, też protokół na potliwość. I ten protokół na potliwość, moi drodzy, wymaga trochę większej intensywności, szczególnie u osób, które te potliwości są czy na dłoniach, czy na stopach, czy pachy, czy klatka piersiowa. Wtedy też, moi drodzy, taki protokół występuje. Tu pada ten, informacja, gdzie ten voucher. Oczywiście ten voucher wszystkim tym dzisiaj uczestnikom, którzy są dzisiaj na naszym webinarze, zostanie rozesłany, tak więc wszyscy z Państwa będą dostawali dzisiaj te vouchery w ciągu dnia, tak więc się proszę śmiało nie martwić, ja jeszcze o tym powtórzę. Z części teoretycznej tyle. Mamy 11, drodzy Państwo, 06, 10 minut przerwy, 11.15, słyszymy się wszyscy ponownie. Ja w tej chwili uruchamiam nasz spot i
Cóż, widzimy się już za chwilę w sali zabiegowej, gdzie ja zakładam, moi drodzy, fartucha, jak to mówi Michel Moreau, fartucha i przechodzimy, modelka już jest, tak więc zaraz zaczynamy część praktyczną. Dziękuję, moi drodzy, nie żegnam się i mówię za chwilę Państwu do usłyszenia, jeżeli chodzi o terapię właśnie wodorowego w połączeniu z RF-em mikroigłowym. Pokażemy sobie wszystko. Dziękuję, do usłyszenia.
cieszyć się online. Wie pan, że po prostu pół świata, wszystkie te Holandie, Belgię, Brazylię, wszystko robi już online. Nie zanosi się. Nie zanosi się pani na to, tak. Ja się na przykład zaszczepiłam. Tak? Ale wie pani, czym ja się zaszczepiłem? Ja się zaszczepiłam, bo ale ja się nie zaszczepiłem tu w Polsce. Ja się zaszczepiłem w Moskwie. Wie pani, jak mam przeciwciała? Mam tak wywalone przeciwciała, że zrobiłem badanie, że się po prostu przeraziłam, że tyle jest tego. Pani przeciwciąg teraz? To mało, ja tak się nie miałam. 480. Nie było tak źle. Może ma łaskę, nie? Prawda, taką zaleczoną, nie? Ale się będzie pasować. Pan będzie po szczepieniu. Ja miałem tak, ale to nie w Polsce po prostu. Tak jak ten Sputnik, to jest pan pani tak. A faktem, jak drugą datę sobie podałem, to dziwnie się było. Powiem pani. Ale tą kombinację to jest w ogóle. Ale wszystkiego. To jest Pfizera też. To bardzo dużo farszy do klientów. To nie było ani jednego, który się dobrze czuł po drugiej datce. No ja się tak. No. Dostałem temperaturę 39,7 Kelsjusza. Nie było to długo oczywiście, ale jednak ja w ogóle nie mam. Boże, na bank mówię, strzygnie od razu, na bank mówię. Ale później ja wstałem i było już okej, ale było, byłem dwa dni taki. No, to łasko, rozbite. Ja po prostu stanęło, bo to jest po prostu.
pani, pani ta dziewczyna, 20-letnia. Ja cię zobaczyłem siną. To mówię dziewczyna. Już ona się udusiła. Nasz szpital. To było tam z jakiegoś czasu. Tam podpiątek. Po prostu dziewczyny, które pracowały, były przerażone, bo one dziennie wywoziły do hospicji. Z oddziału. Umierania. Ale się trochę uspokoiło, rozumiem. No już przestało być tak covidowym. Aha. No tak. Rzeczywistość po prostu trochę to zmieniła. No dobrze, to mam, to mam, to mam. No, witam Państwa jeszcze raz ponownie z naszej sali zabiegowej. Mamy już modelkę, tak więc będziemy zaraz wykonywali właśnie oczyszczanie wodorowe. Pierw sobie powiemy o tym oczyszczaniu wodorowym w kontekście jeszcze właśnie samego zabiegu, czyli jak go wykonujemy, jak działamy i jak on funkcjonuje. Oczyszczanie wodorowe tutaj za mną stoi, jest już przygotowane i gotowe do pracy, tak więc za chwilkę będziemy działali. Pierwszą rzeczą taką, którą należy pamiętać i o tym musimy wiedzieć przy wykonywaniu zabiegu, są odpowiednio zdezynfekowane wszystkie te końcówki. My używamy do dezynfekcji specjalny taki preparat Secusept i jest to preparat, który muszę Państwu powiedzieć, świetnie się sprawdza właśnie w tym obszarze. Ja sobie jeszcze tylko wezmę telefon. O, teraz mnie słychać? O, słychać, bo słyszę moje trepki, mówiąc brutalnie. O, teraz mnie słychać? No, no to przyciszę tutaj. I teraz tak, tutaj mamy te końcówki, wszystkie do oczyszczania wodorowego, które mamy przy wodorowym. Jak będziemy robili i pokazywali RFA, to tu sobie do RFA mikroigłowego dojdziemy, który również tutaj obok mnie znajduje się i też będziemy o nim opowiadali. Mamy specjalne końcówki, takie, które są kwadratowe w środku. One działają na zasadzie rozpulchniania troszeczkę tych wszelkich zaskórników i są one plastikowymi. Mamy, moi drodzy, też gumowe, które są takie malutkie tutaj do nosa, bardzo blisko takie działające. Mamy jeszcze wirowe, które mają za zadanie właśnie wyjąć wszelkie te zaskórniki, które tam się znajdują. No i oczywiście mamy każde te jeszcze punktowe. Tych końcówek jest bardzo dużo, ja na wykładzie o nich troszeczkę już powiedziałem, ale rodzajów jest, moi drodzy, 6 i 6 będziemy stosowali. Zawsze musi być wcześniej zdezynfekowane albo każda końcówka na jedną osobę i wyrzucamy, jeżeli jest taka sytuacja, jeżeli ktoś ma na przykład, drodzy Państwo, do nie tylko dezynfekcji, ale ma do sterylizacji autoklaw, ale który daje możliwość gumowych i plastikowych rzeczy, też możecie Państwo tam stosować. Pamiętajmy, że oczywiście po stosowaniu tych preparatów one często po prostu zwyczajnie pękają, tak więc to też nie jest tak, że one są na wieczność, bo czasem jak się przytrzyma w takim preparacie, no to po prostu to będzie nam pękało. Tak więc tutaj mamy te końcówki. Ja tutaj też już sobie naszykowałem. Mamy wodę tą osmotyczną, czyli tą wodę, o której ja mówiłem, ona jest w litrowym opakowaniu i ją sobie wlewamy tutaj z tyłu do generatora wodoru. Tak więc tutaj jest specjalny taki zbiornik, w którym wlewamy sobie tą
wodę. Tak więc wlewamy bezpośrednio tutaj, ja już tą wodę przygotowałem, tak więc już mam wlaną. Wlewam sobie, zakręcam z tyłu i mamy zbiornik na nieczystości. W tym zbiorniku oczywiście wszelkie te nieczystości będziemy musieli później ich się pozbyć. Tak więc ten zbiornik pokażę, jak wygląda po zabiegu, żeby Państwo sobie zobaczyli. No i oczywiście tutaj RF Infinity, o którym będziemy sobie trochę później mówili w kontekście wykonywania zabiegu z RF-em mikroigłowym, jak to się łączy w terapii takiej krzyżowej. Mamy zrobione, mamy koncentraty A, B, C i koncentrat A1, ten koncentrat z arniką, z oczarem wirgenijskim, z wyciągiem z kasztanowca, jak i również, moi drodzy, z arniką. Pamiętajcie, przy skórach bardzo wrażliwych będziemy go stosowali. Wszystkie głowice do urządzenia muszą być zawsze, moi drodzy, zdezynfekowane w odpowiedni sposób. Ja stosuję do tego takie chusteczki z Ecolabu, bezalkoholowe, ale bardzo świetnie się sprawdzające do dezynfekcji. Również dezynfekujemy po zabiegu zawsze urządzenie i cały panel. O tym musimy, moi drodzy, pamiętać, czyli ta gotowość do pracy. Ja podczas jeszcze zabiegu z oczyszczaniem wodorowym bardzo często stosuję zwyczajnie okulary, żeby było mi wygodnie, żeby mi nic nie pryskało, tak więc tak wykonuję zabieg z oczyszczaniem wodorowym, oczywiście łącząc go z innymi terapiami. Przejdźmy sobie do całego procesu. Czyli mamy tutaj naszą modelkę, tak więc ja sobie tutaj przybliżę. Troszeczkę jeszcze sobie, żeby Państwo lepiej jeszcze widzieli. Dobrze, mam nadzieję, że teraz jeszcze jest ok. No i zaczynamy sam zabieg z oczyszczaniem. Na początku oczywiście zwykłymi, moi drodzy, wacikami tą skórę troszeczkę oczyszczamy. Nakładam sobie oczywiście czepek. No, to już wiem, dlaczego w szkole tak było. Bo klienta to żeśmy sobie porozmawiali tutaj z modelką naszą, która właśnie opowiadała, jak to było w szkole i jak bardzo lubiła, jak się robiło na niej zabiegi. No. Naszykowałem sobie wszystko w nereczce, czyli waciki, jeszcze płyn do dezynfekcji, tak żebyśmy mieli. Ja do dezynfekcji i do przygotowania w ogóle, może nie tylko do dezynfekcji, do demakijażu, przygotowałem sobie linię ze złotem, czyli linię Magic Gold. Tu jest specjalny taki aksamitny olejek do demakijażu twarzy, antyoksydacyjny, z ekstraktem też również z kawioru, tak więc ja będę sobie w tej chwili go stosował, tak więc delikatnie, niewielką ilość po prostu tego preparatu na dłonie
i wykonujemy delikatny masaż twarzy. Też, żeby był ten element relaksu, bo to też jest, moi drodzy, ważne. Następnie biorę sobie waciki. I stosuję specjalną, moi drodzy, antyoksydacyjną mgiełkę. Tutaj w przypadku tej mgiełki antyoksydacyjnej możemy to zrobić w ten sposób, że są dwie opcje. Możemy oczywiście na wacik, ale też my stosujemy, zamykamy oczka i w odległości sobie robimy troszeczkę w taki sposób, żeby taka mgiełka właśnie się rozprzestrzeniła i sobie pięknie, ładnie oczyszczamy. No i skórę mamy gotową do wykonania już oczyszczania wodorowego. Ja sobie przesunę. Troszeczkę jeszcze panią obniżę sobie, czyli tak, żeby było nam wygodniej, jeżeli chodzi o zabieg. I tak, żeby Państwo widzieli. Mam nadzieję, że będzie dobrze widać, że nie będzie tutaj kłopotów. Ja będę starał się też przybliżać w międzyczasie, tak żeby Państwo sobie mogli na spokojnie widzieć ten zabieg już, jak my go wykonujemy. O, tutaj trochę może jeszcze, o, właśnie w ten sposób. Tak więc mamy, jeszcze troszkę obniżymy. No i drodzy Państwo. Przypominam o tej certyfikacji, bo ona była bardzo ważna i to jest jeden z ważnych elementów w ogóle, jeżeli chodzi o to ISO. Nad tym bardzo długo żeśmy, moi drodzy, pracowali. Woda jest. Wodę mamy przygotowaną z tyłu. Koncentraty A, B i C jest i A1 też jest. Bo dzisiaj sobie zrobimy ewidentnie taki troszeczkę naciągającą, czyli zabieg liftingująco-napinający. Troszeczkę zastosujemy sobie terapię właśnie z Botopaxem, czyli z ampułkami Botopax, do których sobie dojdziemy pomału. Jak zaczynamy to oczyszczanie wodorowe? Otóż mamy tutaj specjalną tą końcówkę do oczyszczania wodorowego, a obok urządzeniu mamy kilka regulatorów. Mamy przejścia między A, B, C, D. Mamy tutaj możliwość sobie przesuwania bezpośrednio, którą chcemy głowicą pracować, czyli na przykład D. Mamy ciśnienie, czyli jak pracujemy ciśnieniem wody i stopień zasysania. No i co my robimy? Uruchamiamy suction ten. Muszę sobie zawsze zaciągnąć tak, żeby było widać, to też Państwu pokażę, czyli woda, tak żeby Państwo zobaczyli. O, tutaj ona już się pojawia, to jest taka końcówka mniejsza. Końcówkę zastosowałem uderzeniową, bo nie widzę, żeby tutaj było dużo zaskórników. Pani ma bardzo fajną skórę, troszeczkę ją zliftingujemy, tak więc troszeczkę ją po prostu tak naciągniemy. No i zaczynamy sobie od dołu. Możemy większą końcówkę, czyli mogę wyjąć tą końcówkę, zrobić sobie pauzę. Wyjmujemy tą końcówkę, drodzy Państwo. I tą samą końcówką mamy większą, czyli taką dużą. Ale żeby nam było wygodniej, ja dzisiaj postanowiłem sobie tą mniejszą zrobić wybrane obszary. No i zaczynam. Start. Stopień zasysu jest na połowę, woda jest tak mniej więcej na szóstce, czyli taka średnia, bo jeżeli użyjemy tej wody dużo, no to oczywiście tej wody dużo też się będzie zużywało nam. No i zaczynamy od spodu do góry. Ja założę okulary. No i zaczynamy. Zaopatrzyć się proszę zawsze w waciki podczas zabiegu.
No już wiem, że za dużo jest wody, czyli wodę sobie zmniejszam, ale zasys pozostawiam, czyli cały czas pracuję i tutaj sobie zmniejszam to zasysanie. Ale ładnie się oczyszcza. Aż nie wiem, czy Państwo to widzą. Może aż tak, bo tutaj jest dużo światła. Ale stoi bardzo ładnie. W ogóle tą końcówką mniejszą zdecydowanie będzie mi lepiej. W miejscach, w których mamy więcej tych zaskórników, będziemy sobie wracać do tego. Dlaczego będziemy wracać? Dlatego, że będziemy pracowali jeszcze bardziej punktowo. A czyli zrobię sobie tą stronę. Tu, gdzie są naczynka, delikatnie nie przyciskamy, tak żeby nie pozasysać za mocno. Urządzenie też pokazuje czas, czyli tutaj pokazuje czas wykonywania zabiegu. Możemy go sobie zrobić, średnio powinno tak gdzieś około 300 minut, dzisiaj pokazowo to robię, tak więc będzie troszeczkę krócej, ale zobaczcie sobie bezpośrednio czas, możecie zarówno go zwiększać, zmniejszać, jak wam jest, moi drodzy, wygodnie. O, pięknie, tu przy nosku, o właśnie, i teraz tak, tu gdzie wchodzimy na nos, muszę zmniejszyć wyrzut wody, ale zwiększyć zasysanie, dlatego że tutaj przy nosie mi zależy na tym, żeby sobie popracować, o właśnie tu. Tu może trochę swędzieć, klientki zawsze będą mówiły, że swędzi. Zwiększam wody trochę. Przy nosku się zawsze zaczerwieni. I teraz tak, tam gdzie mamy, już widać, że skóra jest bardziej taka żywo zaczerwieniona, idziemy w kierunku czoła. I czoło robimy i w pionie, i w poziomie. To będzie pięknie na tym czole. Zrobimy jeszcze ten Botopax, ampułkę. No widzicie, prawie bacika w ogóle nie używam, nie leci mi nigdzie tutaj, prawda? Tak więc stopień zasysania jest bardzo ważny i stopień wyrzutu wody, żeby nie po prostu nie było zbytnio dużego wyrzutu też tej wody, bo to nie o to chodzi, bo to się musi dziać tu. O. Dobra. No i kochani, robimy drugą stronę, której mniej będziecie widzieli, ale procedura jest. Ta sama. Pamiętajcie też o tym, że jak robicie szyję przy oczyszczaniu wodorowym, to ona jest bardzo wrażliwa. Nie wolno ciągnąć tak od ten, bo wtedy zrobicie, moi drodzy, pasy startowe. Tak więc tutaj trzeba uważać z tym. Delikatnie, odrywając to. Naprawdę super fajnie. Naprawdę. Ale u pani na przykład skóra jest bardzo szybko reagująca. Taka reaktywna. Zawsze można zadawać pytania, tak więc jeżeli ktokolwiek z Państwa ma jakieś pytanie, jakąś element, który się pojawi, nawet jeżeli te pytania będą później, w sensie osoby będą odtwarzały sobie to, to zawsze możecie do mnie napisać na Facebooku, jeżeli by pojawiły się jeszcze jakieś pytania. Dobrze, mamy zrobione tą część. Ja sobie zostawiam tą końcóweczkę, chociaż nie.
odkładam ją, wiem, że ona idzie do dezynfekcji, czyli robię pauzę, drodzy Państwo, wyjmuję sobie, odkładam do innej nerki, gdzie będzie do dezynfekcji, nałożę sobie tą gumową, żeby było lżej, bo skóra jest już, jak widzimy, zaczerwieniona i ona się tak ładnie nam zaczerwieniła. I teraz tak, widzę, że już skóra jest zaczerwieniona, tak więc co ja będę stosował? No, ja jednak wezmę ten wyciąg z arniki, czyli z krzyku polnego. Ja sobie go zmienię tutaj, proszę Państwa, tu z boku. Wykręcę ten z kwasami, więc ten sobie wykręcam tutaj z boku. I ten z arniką będzie naprawdę bardzo fajny, bo on już złagodzi tą skórę. Odkręcam. Wystarczy tylko odkręcić i kręcić do środka. Nie trzeba nic poważniejszego. To jest świetne przygotowanie do zabiegu właśnie medycyny estetycznej. Zmieniam sobie tutaj z boku na A. Zmieniłem już na A, tak więc tu jest A. Zostawiam ciśnienie. Uruchamiam start i muszę chwilę przycisnąć, żeby ta woda z przewodów zeszła, ta zwykła wodorowa. Czy my tu używamy już wodoru? Nie, bo nie jesteśmy w stanie tego uwodorowić. No i teraz patrzę, czy on mi pobiera z A. Tak, już pięknie pobiera. W związku z tym tak samo przechodzę tą gumową, elastyczną końcówką po twarzy, żeby ją troszeczkę, moi drodzy, wyciszyć. Zmniejszę sobie tylko ciśnienie. Zwiększę wodę. O, tak bardziej sycząco jest. Biorę sobie łaciki. Zmniejszę wodę. I tu już tylko tą arniką, oczarem wirginijskim, yerba mate i skrzypem polnym wyciszam tą troszeczkę skórę. Jeszcze zobaczcie, pokazałem, jak można zrobić ten pasek. Tu widać, nie zasysamy tak, bo jak tak zrobimy, to moi drodzy, wtedy powstanie droga donikąd. Ile zejdzie tego preparatu? Około 10 ml. Jak się będziecie zapominali i zostawicie więcej tego preparatu, no to nawet może zejść do 20, moi drodzy, ml. Odłożyłem. Pamiętam, że końcówka idzie do dezynfekcji. Musimy o tym, moi drodzy, pamiętać, żeby się nie zapominać. Robimy pauzę. Mamy zrobione? W związku z tym, jak mamy już teraz tą część zrobioną, to do czego przechodzimy? No przechodzimy, moi kochani, do ampułek. I tutaj mamy funkcję takiej głowicy spray gun, którą rozprowadzamy wybraną ampułkę i tych ampułek będziemy mieli kilka. Jakie będziemy proponowali klientce? Otóż pokażę Państwu. Mamy Faustlim na podbródek, czyli takie napięcie lifting podbródka. Tam jest bardzo fajne ampułki, które zawierają w swoim składzie i palmitokartyninę, kofeinę, alantoinę i Slim Access. Tak więc to mamy witaminowe, czyli typowo witamina B3, B5, witamina B6, E, kawior. Mamy Illumino dla skór właśnie takich, które są skórami no, problematycznymi, mocno zaczerwieniącymi, z przebarwieniami, z witaminą PP, A, witaminą C, laktilem i złotem koloidalnym. Tak więc to. I mamy, moi drodzy, Botopax, który ja dzisiaj zastosuję, czyli typowo zestawienie, które Państwo tutaj macie, czyli mamy tutaj właśnie w składzie kawior, złoto koloidalne, białe trufle, Aquaxil, Peptid, mamy z Matrixil,
mamy argirelin, tak więc fajnie też będzie naciągał i napinał. I to sobie dzisiaj zastosujemy u naszej modelki. Mamy ampułeczkę. Bierzemy tą ampułkę, wyjmujemy. A, pokażę tylko jeszcze jedną rzecz. Jak to wygląda w środku, bo otwieramy to, moi drodzy. Sobie wezmę tylko otwartą jaką. Tak to wygląda. W środku jest 10 ampułek. Czyli tutaj jest 10 ampułek w środku z takim dzióbkiem, który nam będzie za chwilkę potrzebny. Czyli my sobie tutaj to wyjmujemy. Otwieramy. Następnie bierzemy ten pistolet, nakładamy sobie o, tak w dół, tak żeby nam to ładnie wyglądało i wybieramy na funkcję spray gun. Spray i on będzie nam rozprowadzał, czyli zamykamy sobie tutaj nozdrza i o właśnie rozpylamy ten preparat na twarzy. Tu mam półeczkę. Wykonaliśmy. Zostało nam jeszcze w tej trochę tej ampułki, tak więc ona nam będzie potrzebna. Tak więc odkładam. I teraz, moi drodzy, biorę ten dzióbek, a tu jest. Nakładam ten dzióbeczek, który był. I tutaj mamy taką funkcję, moi drodzy, lead-in, mikroprądów. Sobie tu wyjmę, bo to już też jest. Nakładamy do środka bezpośrednio. I co jest ważnym elementem? W tym momencie klient dajemy do zamkniętego obiegu do dłoni, proszę bardzo, i trzyma sobie klientka. I teraz tak, wracamy, robimy pauzę B i tutaj, moi drodzy, mamy coś takiego jak lead-in. Lead-in, jak klikam, to mamy energię 1 i możemy ją zwiększać, mikroprądy mamy stałe lub zmienne. My zaczniemy sobie prądem stałym, dlatego że prąd zmienny jest dobry, żeby naciągać, puszczać, ten taki przerywany, a ten stały będzie napinał skórę. W związku z tym robię sobie start. Musimy zawsze sobie tutaj przycisnąć, żeby ten preparat nam poleciał, czyli żeby właśnie było tak, żeby tutaj właśnie było widoczny ten preparat. I co? Zaczynamy od kolików. Czyli ja sobie tutaj przechodzę i wprowadzam właśnie delikatnie te składniki. Czujemy delikatnie? No to zwiększamy. No to mamy mój drogi. Policzki już też tam na trójce. No. Jest ok, ale już czujemy. Czyli trójeczką sobie ładnie jeździmy. Uważamy na kości. Tu wtłaczamy, napinamy tą skórę. Ja użyłem, tak jak mówię, też ten Botopax, czyli żeby napiąć tą szyjkę tak samo sobie tutaj jeszcze. O właśnie. W miarę energicznie. Kolistymi ruchami naciągamy tą skórę. Szczególnie tutaj w okolicach oczu to szybciej tak musimy pracować, jak pracujemy na trójce, żeby to nie było zbyt intensywne. Ja sobie jeszcze wadzi wezmę. Tu sobie przepnę. O właśnie. Czyli kolistę, możemy też ten program zmienić na ten przerywany, czyli tutaj. Znowuż urządzenie. Ciach. I będzie on teraz przerywał. Około 10 minut. Robię sobie drugą stronę, zmieniam. I
wykonujemy właśnie taki delikatny masaż z mikroprądami. Oczywiście przeciwwskazania do mikroprądu, myślę, że dla osób w naszej branży, no wiadomo, wszczepy metalowe, wszelkiego rodzaju rozruszniki, na to musimy, moi drodzy, zwrócić szczególną uwagę, jeżeli chodzi o właśnie te wszczepy. Ja jeszcze sobie tutaj. I tu no musimy o tym po prostu zwyczajnie pamiętać. No, już skóra się bardzo ładnie nam wycisza. I na czoło. Na czoło wracam do jedynki, żeby nie było za mocno. Rozprowadzam sobie też tą ampułeczkę. I teraz tak, jak? No czujemy. No to ja w miarę szybko to robię. Tuż naciągamy, żeby właśnie te zmarszki ponaciągać. Mniej jeszcze na przerywany prąd. Trochę lepiej powinno być. No ja wiem. A więc tu, tam gdzie mamy dużo kości, przy kości żuchwy, kości jarzmowej i czoła, te prądy muszą być najczęściej prądami przerywanymi. Zrobiliśmy. Ampułkę wyjmujemy. Zobaczcie, ile mi zostało jeszcze tej ampułki. Może mi była jeszcze, nie wiem, czy widać, ale zostało mi 1/3 na samym dole. Odkładam. Trzymamy jeszcze. I mamy teraz, moi drodzy, do wyboru. Ponieważ robiliśmy Botopax, to ja wezmę sobie maskę Botopax. O! Czyli tą maskę. Ona jest Botopax właśnie. I nałożymy maskę i będziemy również robili masaż, moi drodzy. Czyli nakładamy sobie tą maskę na twarzy. Niedużą ilość. No dzisiaj tutaj ja już wiem, że skóra jest mocno reaktywna. Od razu RF mikro i głowy nie będzie dobrym wskazaniem. Tu trzeba byłoby tego RF-a za 2 dni zrobić mikro i głowego, tak żeby ta skóra dobrze nam odpowiedziała. O właśnie. Ale my sobie do tego RF-a dojdziemy. Chwilkę. Ona szybko reaguje, ale też szybko. Tak. No właśnie widzę, że ona szybko reaguje, ale szybko się wycisza. Ale też pokazuje właśnie takie, jak to można właśnie sobie terapeutycznie. I teraz, moi kochani, możemy zrobić kilka fajnych rzeczy. Nałożyliśmy maskę Botopax, tak więc maska jest nałożona i teraz mamy kilka głowic. Mamy głowicę Hammer, to jest głowica do działania i do podnoszenia. Tak więc ja sobie biorę głowicę Hammer. Wracam do panelu, robię back, Micro Electricity. Robię prąd na razie na 2, 3. Prąd stały. Robię start i będę chciał podnosić do góry. Czyli wszystko to, co, moi drodzy, ma działać unosząco, podnosząco. To wszystko ma działać do podnoszenia tych chomików wszelkich tutaj w pionie i w poziomie. Trochę to mniej więcej jak nici, o czym będzie mówiła dzisiaj Monika po moim webinarze. Ona będzie mówiła właśnie o podnoszeniu, unoszeniu, tak więc tu będziemy, moi drodzy, wszystko sobie unosili. I to tym Hammerem. Czujemy? Tak, ale jak jest? Delikatnie. Delikatnie jest. Można więcej, tak? No to już lecimy. Robimy na piąteczkę. Tu już jest mocniej. Jest ok. I tu chodzi o to, żeby obkurczyć i spowodować też napinanie tych mięśni. Tak więc pamiętajcie, że to też fajnie działa właśnie. Naciąga, napina. Tutaj te poliki zrobimy drugą stronę. I tu głównie robimy, moi drodzy, tym Hammerem tylko szyję i tylko poliki, dochodząc, moi drodzy, do kości jarzmowej. Czyli góra, pion, poziom. Tak, żeby podnieść jak najbardziej te chomiki. Bo znowuż całą twarz będziemy robili głowicą kolagenową. Czyli troszeczkę w inny sposób. Też zmarszczki na szyi, moi kochani, pięknie sobie możecie opracowywać, właśnie pięknie naciągać. Widzicie, jak ja zazdroszczę, jak ja bym się położył w ogóle, to ja mam ten problem, że ja zaraz śpię. Wystarczy, że mi się dotknie, ja już śpię.
Więc to jest niestety. Odkładam tą głowicę, później będę to dezynfekował. Robię i biorę fajną głowicę kolagenową. Ciach. Robimy na piąteczkę. Start i tu uwaga, prąd najlepiej przerywany i kolistymi ruchami już naciągamy tą skórę. Jak najbardziej się da w okolicach oczu tutaj szczególnie. Wiem, wszystko chodzi aż całe czołko. Nie za mocno? Nie. No tutaj wszystko się rusza, nie wiem czy widzicie Państwo, o całe, aż jak ja tu wchodzę na czoło, to o, pięknie. Tak więc naciągamy i tutaj stymulujemy te włókna kolagenowe bardzo fajnie poprzez kolisty ruch. Kolisty ruch powoduje też właśnie naciąganie i skracanie tych włókien kolagenowych. Tak więc to, co nam, na czym nam, moi drodzy, zależy. Nie wchodzę, broń Boże, jeszcze na czoło, żeby była jasność. Tutaj i drugą stronę, kolistymi ruchami. I wykańczamy również tu przy oku. Dobrze. Kolagenowy. Pauza. Odkładam. Biorę pod oczy. I tu robię start. Trochę zwiększam na siódemkę, szóstkę. I tutaj, moi drodzy, zarówno pod oczami pracujemy na tych zmarszczkach, które nas najbardziej będą interesowały. Czyli te zmarszczki tutaj na czole. Opracować sobie tę lwią zmarszczkę również, jak ktoś ma. O, właśnie tak. Im pracujecie sprawniej, tym klient mniej to czuje. Ale czuje. Całe czoło chodzi jak pięknie, ładnie. Pod oczami, czyli tutaj wchodzimy jak najgłębiej do oczodołu. Czyli sobie też tu opracowujemy. Wszelkie opuchnięcia, obrzęki, one bardzo fajnie będą schodziły. I u osób, które mają zmarszczki palacza, również sobie wchodzimy tutaj maską. Jeszcze sobie trochę tej maski wezmę tu. O, właśnie tu. Jeszcze sobie opracowujemy i w okolicach również tutaj brody. I wszystkie te bruzdy nosowo-wargowe. Widzicie, fajnie to przygotować w ogóle do zabiegów medycyny estetycznej. Wszystko, moi drodzy, ma pewien sens. Wszystko chodzi o tak zwane łączenia. Nie róbcie od razu, nie wchodźcie w jakieś cięższe rzeczy, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Dobrze. To sobie opracowujemy. Bardzo ładnie. Dobrze. I teraz, moi tak, padło pytanie, można zbliżenie na oko czoła? Już pokazuję. Jeżeli robimy tutaj przy oku, to jak najbliżej. Już do Państwa wracam, przesunę na kamerę jeszcze. Dobrze. W związku z tym już jestem. Wracamy sobie do tego oczka i jeszcze raz pokazuję. Jak najgłębiej. O, tu do oka. Dochodzimy sobie tu. O, właśnie tak. I opracowujemy. Tu w środku. Jak mamy już to zrobione, odkładamy. I teraz tak. Robimy pauzę. Jeśli skóra jest bardzo zaczerwieniona, bardzo podrażniona, moi drodzy, i ewidentnie widać, że jest z tą skórą coś nie tak, to mamy głowicę Ice Head, czyli robię back, Ice Head, start i możemy schładzać. Ja nie będę tego stosował u Pani,
bo wolę zastosować tą głowicę lead-in. I głowica lead-in, nie lead-in, tylko thermal jadeit conduction, to jest głowica z kamieniem jadeitu. Żeby on się mógł rozgrzać, moi drodzy, uruchamiamy go na najwyższe, no najlepiej 55 stopni, robimy start i trzeba czekać 2 minutki. Dlaczego? Dlatego, że kamień jadeitu, już możemy sobie tą różdżkę zabrać, już nam nie będzie potrzebna, bo kamień jadeitu potrzebuje, moi drodzy, 2 minuty na rozgrzanie się. Jak on się rozgrzeje, to będziemy mogli przejść wtedy do wykonywania zabiegu. Zobaczcie, maska jest, ona nam nie potrzebujemy jej zdejmować, nie potrzebujemy nakładać też tej więcej maski. W związku z powyższym sobie na spokojnie zaczniemy wykonywać masaż twarzy. Zanim zaczniemy masaż twarzy, to jeszcze wrócę do RFA mikroigłowego, który mam tutaj z boku. Wsunę sobie troszeczkę i pokażę Państwu, jak z tym RFA wszystko jest na takich stojakach wszystkich naszych jeżdżących bezpośrednio. No i już podłączymy RFA mikroigłowego, kochanie. Tak, podpinamy RFA. On jak się uruchamia, moi kochani, żeby tak bardziej go zobrazować i pokazać, żeby Państwo bardziej mogli to widzieć, mam nadzieję, że nie spadnie tu, to pokażę od razu, jak działa ten RF mikroigłowy. Jeszcze tylko tak podpowiem, że wszystkie końcówki do wodorowego są pakowane i one są w zestawie, tak więc można sobie później te zestawy dobierać. Mamy kadridże bezigłowe, mamy kadridże igłowe, zarówno 64-25 i na przykład mam taki testowy, to Państwu myślę, że zademonstruję, jak działa RF mikroigłowy. Niech się nagrzeje na spokojnie tamta głowica. I tutaj mamy tak, nakładamy sobie ten RF, wciskam i robiąc sobie, moi drodzy, start, mamy na komputerze zarówno czas, głębokość, czyli jak głęboko możemy pracować RF-em mikroigłowym. Ja sobie wezmę w tej chwili, moi kochani, najgłębiej jak się da, czyli zrobię sobie 3,6 czy 3,5, żeby Państwu zademonstrować, jak działa RF. Speed to jest czas, jak długo igła jest w środku, w skórze. Ssanie, czyli czy się, czy nie się, to też pokażę. I moc RF-a. Możecie też zrobić bez igłowy, w sensie igłowy, ale bez RF-a. Można całkowicie RF-a wyłączyć. I robić mezoterapię mikroigłową. Tak więc to można sobie fajnie w terapii łączyć. No i teraz tak. Ja zrobię sobie bez i pokażę na przykładzie tego kadrycza. I tu będzie fajnie teraz widać, jak ona wychodzi. O, widzimy, jak one tak pięknie wychodzą. O. I tutaj mamy wejście, wyjście, wejście, wyjście, wejście, wyjście. Jak działa to zasysanie? Nie wiem, czy tutaj będzie widać. O, zasąg. Czyli on w momencie, kiedy zasysa, to jest pokazanie, że on przysysa tą skórę do siebie. Teraz tak. Speed jest, czyli czas ekspozycji jest, moi drodzy, 1. Co się stanie, jak ja wezmę na przykład 5, czyli jak długo igła jest w środku? To wtedy proszę zobaczyć, jest wyjście, igły są, grzeją, 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 chowają się. Są, grzeją, grzeją, chowają się, czyli nie ma wejścia i wyjścia, czyli programy są dostosowane w tabeli w Excelu, w zależności od tego, jak mocno działamy, jak intensywnie. Może być mocno w środku, że wtedy bardziej grzeje, może być mniej. I tutaj my dzisiaj, ja delikatnie u Pani, wyjątkowo na szyi sobie zrobię RF-a mikroigłowego, bo nie ukrywam, że na szyi my żeśmy tak wodorowego nie robili, a szyja troszeczkę bym ją tak ładnie
spłycił. Co pani na to myśli? No, ja bym zrobił tą szyję dzisiaj, to zobaczycie sobie, jak fajnie będzie to wyglądało. Czyli zrobimy terapię właśnie łączoną. Dzisiaj zrobię tak bez znieczulenia, ale zrobię tak, żeby pani czuła, ale będę robił szybko. Ja dość sprawnie robię te zabiegi z RF-em mikroigłowym, tak więc myślę, że tutaj nie będzie takiego kłopotu. No i wracam do naszego wodorowego. Biorę sobie pani jadeńku. Odsuwamy sobie. No i co? I zaczynamy. Czyli holistymi ruchami wprowadzam, moi drodzy, te składniki aktywne z tej maski Botopax w głąb skóry za pośrednictwem jadeitu. I teraz zobaczcie, jak ta skóra pięknie, jeszcze tu przysunę, pięknie nam się wyciszyła już po tych wszystkich ampułkach. Jeszcze jak dodam trochę tego jadeitu, to już w ogóle jest to relaks przede wszystkim. Tak, kamień jadeitu to jest w ogóle, moi drodzy, mistrzostwo, ja też to bardzo lubię. Przy tym można spać, może się w ogóle kamień jadeitowy i masaż kamieniem jadeitowym po prostu jako oddzielny zabieg zrobić do innych zabiegów, jako element łączenia z maskami kremowymi. Zobaczcie, jak się to wszystko wchłania momentalnie. Całkowicie wszystko nam tutaj, moi drodzy, wchodzi. Ta maska to cała praktycznie jest wypita. No i pięknie. My oczywiście sobie ten nadmiar zmyjemy. No i tak około 10-15 minut wykonujemy ten masaż kamieniem jadeitowym. Teraz, moi drodzy, tak, odkładam sobie. Później wszystko dezynfekuję. Pauza, bek. Wyłączę urządzenie. Już mi nie będzie wodorowe potrzebne. Teraz, moi drodzy, żeby zrobić tą szyję tutaj, prawda? W związku z powyższym muszę oczyścić, muszę zdezynfekować. Tak więc wszystko muszę przygotować. Tak więc co my tutaj robimy? Oczyszczamy sobie tą skórę. Szczególnie na szyi. No i wiemy, że wielu osobom zależy szczególnie na tych bruzdach tutaj, czyli tu, gdzie mimo wszystko również stosuje się nici, gdzie robi się właśnie przy problemach ze zmarszczkami takimi na szyi. Można też robić, moi drodzy, mezoterapię igłową, ale RF mikroigłowy zadziała tutaj rewelacyjnie. Zobaczycie, faktem skóra na szyi no dość jest aktywnie uczestnicząca w procesie tego zabiegu, w związku z tym będzie czuć to ciepło, ale ja będę w miarę sprawnie chciał to wykonać, tak żeby było dobrze. Patrzcie, ten pasek, który tutaj pokazywałem wcześniej, on już się ładnie nam schował. Dobrze. I robimy, dezynfekujemy, czyli zmieniam rękawiczki w tej chwili. Ludzi, ale to wiesz. Nie ma.
Już jestem. Już wróciłem. Tak więc nakładamy rękawiczki i po tym, no musimy tutaj zachować wszelkie formy ostrożności. Można też zastosować przy refie mikroigłowym, chociaż tu nie ma podkrwawiania, drodzy Państwo. To się może zdarzyć w niektórych tylko delikatnych miejscach. Normalne takie też jałowe fartuchy, tak więc nakładamy. No ja mam akurat fartuch przygotowany, dzisiaj wyprany, tak więc to wszystko jest wyczyszczone, ale no gdzieś tam tak powinno być. Więc jak ja nienawidzę tych rękawiczek, niby mam M-ki, ale jak tylko się te ręce zdezynfekuje, to później nałożyć tego nie można. Dobrze. Co robimy? To była testowa, tylko pokazywałem, odkładam. Przy kliencie zawsze pokazujemy hermetycznie zamknięte, sterylne, żeby było jasne. Tutaj jest, proszę zobaczyć, 64 na ciało, a tu 25 na twarz. I przy kliencie otwieramy, nie nigdzie gdzieś na boku, czyli przy kliencie otwieramy, moi drodzy, to są jednorazowe. Mamy. Nakładam, spinam. Następny, drodzy Państwo. Nowa jest nałożona gumka. Zawsze. Pomimo wszystko jeszcze ją przepsikuję, bo dotykałem wcześniej, tak więc nakładamy. Można nałożyć też, są specjalne takie, mamy w zestawie takie folie, które są na to, żeby tą gumkę zmieniać rzadziej, ale ta gumka jest nałożona nowa. Wcześniej jeszcze urządzenie przepsikujemy też alkoholem, bo palcami dotykamy ekranu, tak więc jeszcze sobie przepsikujemy. Rączkę również przepsikujemy sobie, tak żeby było wygodnie. I odkładamy, pamiętając jeszcze, że w miejscu, w które wkładamy, tu również przepsikujemy alkoholem, czyli bezpośrednio w miejscu włożenia. Nałożyłem, jest gotowe. Muszę teraz przygotować skórę, czyli co ja biorę? Ja stosuję gaziki odkażające, które są specjalnie spakowane. Nie musimy, to już każdy ma takie preparaty różne. Ja sobie ten gazik odkażający otwieram. I moi drodzy, zadanie moje jest przetrzeć sobie obszar zabiegowy, odkazić. Czyli nasza szyja tutaj nieszczęsna, ale szczęsna. O. Odkładam jeszcze jednym. Żeby Państwo widzieli, czyli te gaziki właśnie też polecam. One się naprawdę świetnie sprawdzają. No i kochani, mam. Mamy zrobione. Bierzemy rączkę, no i przechodzimy do ustawień parametrów. Czyli robimy sobie tak lifting na szyi z lekkim napięciem i ujędrnieniem. Później nałożę na to maskę biocelulozową, ustawiamy. I teraz ja mam parametry w głowie, drodzy Państwo, ponieważ ja tych zabiegów robię bardzo dużo. Tak więc co ja robię? Ustawiam sobie głębokość na szyi 1,4, 1,5, można. Czas ekspozycji igły w środku robię na 0,2, 0,3, zrobię 0,2. Salę zrobię na jedynce i mam 25 igieł i RF na 60-70. Start, urządzenie jest gotowe do pracy. Można pracować w trybie manualnym i automatycznym, jak komu jest wygodnie. No i zaczynamy sobie, moi drodzy, tą szyję wykonywać. Gdyby klientka jeszcze
bez znieczulenia czuła za bardzo, dajemy co? Piłeczki. A więc proszę, jedną, drugą. Po co ma wpinać się za bardzo w fotę? Ponieważ nie mamy znieczulenia. Ale pani opowie, jak bez znieczulenia jest. Ja uważam, że nie zawsze trzeba to znieczulenie dawać. I zaczynamy sobie. Ja dość szybko to będę robił. Im niżej, tym gorzej trochę, prawda? Ale jak? W skali od 1 do 10? 4. Widzicie państwo? Musimy zrobić gęsto. Skóra będzie nam się tutaj przy tym RF-ie zaczerwieniała. No ale musi się zaczerwienić. Omijamy tarczycę. Właśnie. I teraz tak. Jeśli wiecie, że te zmarszczki na szyi są dość duże, trochę sobie zwiększcie igły, na przykład na 2 i RF zróbcie na 80-90, ale tylko w tych miejscach, wiem, gdzie te, wiecie, że te zmarszczki są takie trochę większe. Super, zrobiłem tutaj. Wracam z powrotem do 1,4, 60 i lecimy sobie drugą część. Jeśli są pytania odnośnie RFA, już widzę. Tak, zawsze musi być, może być krem znieczulający, ale nie musi być też krem znieczulający. Może być sytuacja taka, że jeżeli klient ma wytrzyma, to spokojnie bez tego kremu. No widzicie, pani powiedziała, że od 1 do 4, jakie odczucia? Powiedziała, że skóreczka. I teraz tak, jeśli ktoś ma większy podbródek, to też, moi drodzy, robimy sobie na przykład 2. RFA robię na 90, pani nie ma, ale ja zrobię troszeczkę więcej i tu, gdyby był większy zwisk, musicie utrzymać, moi drodzy, dłuższy czas ekspozycji igły do 0,4-0,5. Wracam na 60 i tu robię tą przejście tej zmarszczki, która nas najbardziej interesuje. Dobra, teraz drugie przejście, faza z aktywnej przechodzę na fazę intensywną, czyli moi drodzy, jeden robię z 1,15 na 1,2, speed zostawiam 2, sanie zostawiam, ale RFA zmniejszam na, moi drodzy, 40 i tu już będzie przyjemniej. I drugie przejście robię. Pamiętajcie, że świetnie RF-em mikroigłowym możecie rozpuszczać wszelkie źle wprowadzone kwasy hialuronowe. O tym Monika pewnie będzie mówiła. Już jestem troszkę po czasie, ale myślę, że mi wybaczy 10 minut po ślizgu. O, właśnie. Dobra. I druga strona. I takie stempelki. Ja zaraz przybliżę kamerę, to państwo sobie zobaczą, co się dzieje, bo zrobią się takie stempelki na twarzy. To jest normalna rzecz. Jak wam zostanie też ten kadwicz, moi drodzy, to szkoda go marnować. Tak więc jeżeli jest taka możliwość, a widzimy, że się ładnie skóra nam wyciszyła po wodorowym, to co? Ja zrobię sobie pod oczami tutaj u pani. Widzicie? To jest fajne. Widzę też jeszcze czułko. Ładnie mi się wróciło po wodorowym. To też czułko zrobię. Tak więc już w ogóle sobie połączę to dzisiaj całościowo, tak żeby klient chce już zrobić całość dzisiaj. Państwa oczywiście później już podziękuję, ale ja sobie to dokończę, żeby Monika mogła wejść z webinarem, ale zrobię jeszcze pod oczami i na pewno jeszcze zrobię czoło, bo bardzo ładnie mi ta skóra zareagowała. I ostatnie przejście, najprzyjemniejsze, speed mały, głębokość 1,4,
RF40 i teraz to już będzie light. To już jest takie ostatnie przejście, taka rewitalizacja, prawda? No właśnie, klient powie, takie coś to już prawie w ogóle nie czuć. Zobaczcie, gdzie mi się pojawiło odkrwawianie? Nigdzie. Nigdzie, kochani. Nie ma. Zaraz przybliżę kamerę, żeby pokazać to zaczerwienienie. Oczywiście skóra jest czerwona jak ogień, żeby Państwo się niczym nie przejmowali. Dlatego my damy tą maskę biocelulozową Infinity. Dobrze. I jeszcze pokażę tu pod oczami. Zrobię pauzę. Wezmę sobie jeszcze gazik odkażający. Możemy też zrobić, moi drodzy, w ten sposób, że możemy zrobić już tak. Że otwieram sobie ten gazik i tu pod oczami i jeszcze na czole można zrobić. Czyli robimy. Mamy czuć etanolem normalnie, jakbyśmy bimber tutaj gdzieś mieli. Dobrze. I jeszcze zrobimy pod oczami. Czyli pomimo, że głowica jest 25 na twarz, ale szkoda jej wyrzucać, bo to jest jedna dla jednej klientki. Tak więc co robimy? Uruchamiam sobie i teraz tak, program pod oczy. Mniej, czyli 1-2, speed. Dwójeczka, trójka maksymalnie, sani na jedynce, RF, moi drodzy, 50, nie za dużo. I tutaj my sobie podchodzimy pod oczy jak najbliżej. Ja może jeszcze przesunę Państwu, widzę, że pytania są cały czas. Też nawet na brief mi piszą, żeby te oczy pokazać. No to już pokazujemy te oczy, byście bardziej widzieli. Jest dużo też światła, tak więc to troszeczkę też inaczej wygląda. Czyli ja sobie, moi drodzy, podchodzę. Bardzo ładna skóra. Ja zrobię Pani samą twarz dzisiaj. To sobie zobaczymy. Będzie Pani zadowolona. Dobra. Z drugą stronę od razu robię, bo szkoda mi zmieniać parametry. Faza jest zrobiona intensywna, faza aktywna, zmniejszam 1, speed 2 i RF 50. Już będzie mniej. Czyli drugie przejście. I ostatnie przejście. 0,7 speed, czyli igły w środku, króciutko, 0,1 sekunda, RF40, najprzyjemniejsza już część. Cały czas zobaczcie, nigdzie nie ma podkrwawiania. Robię pauzę. Ja Pani skończę oczywiście zabieg już, bo widzę, że na twarzy spokojnie mogę wykonać ten zabieg, tak więc tu nie będzie takiego problemu, żeby można było wykonać zabieg na całej twarzy.
Drodzy Państwo, co my na koniec robimy? Nakładamy maskę, maskę biocelulozową, o której mówiłem w prezentacji. Tą maskę biocelulozową, moi drodzy, nałożę na koniec już całą Pani tutaj z witaminą C z Infinity, tak więc myślę, że to będzie fajne zakończenie tego zabiegu, wyciszy skórę. I tu możemy, drodzy Państwo, możecie sobie zobaczyć, łączenie dwóch terapii. Możemy łączyć terapię RF-a mikroigłowego z oczyszczaniem wodorowym. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony RF mikroigłowy, który stoi tutaj przy mnie, świetnie działa na blizny, rozstępy, zagęści bardzo fajnie skórę. Wodór, o którym mówiłem, wcześniej użyty, ma działanie rewelacyjne, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o kwestie związane z pozbywaniem się tych wolnych rodników, o czym też fajnie mówiłem i fajnie przygotowuje skórę. Można jedną terapię połączyć jako całość, chyba że skóra bardzo po wodorowym zareagowała, wtedy oczywiście tego zabiegu nie wykonujemy. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony w tej pierwszej części dziękuję. Chwilę byłem dłużej, dokładnie 8 minut. Za chwilę wchodzi Pani Monika i powie o niciach PDO. Ja sobie dokończę już zabieg u naszej modelki. My się słyszymy później o godzinie tam 13:15, z tego co pamiętam. Ja będę robił falę elektromagnetyczną właśnie na modelowanie pośladku brzucha. Mamy już modelkę, stoi modelka, już czeka. Tak więc, kochani, będziemy gotowi. Ja ze swojej strony dziękuję, mam nadzieję, że nie było zbytnio nudno, ale te osoby, które będą odtwarzały webinar, jeżeli będą miały pytania, coś jest niejasne, wątpliwości, służę swoją radą i pomocą, proszę zawsze mnie pytać. Dziękuję, moi drodzy, no i cóż, do usłyszenia w późniejszym